Dzień dobry, kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Paulina Koziejowska i moi drodzy, rozpoczynamy program Łowcy Nagród. Pierwsza zagadka już na ekranie. Szukamy czegoś w szafie na literkę S. Jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która jest teraz wolna, która ma chwilkę, żeby zajrzeć do swojej szafy i znaleźć coś tam na literkę S, to niech pobawi się z nami, czyli niech wybierze numer 704-304-304. I ja od razu reżysera bardzo, bardzo gorąco proszę, zanim jeszcze zacznę mówić zasady naszego programu i zanim doczekamy się pierwszego telefonu, o 100 zł, bo 50 zł to jest moim zdaniem mało, także mam nadzieję, że też rozumiesz 100 zł, bo to jest taka rzecz, że tych rzeczy w szafie na literkę S jest niewiele. Kochani, brawa, brawa dla reżysera, 100 zł, tych rzeczy jest bardzo mało, tych rzeczy jest garstka, więc z jednej strony ciężko jest coś na literkę S znaleźć, ale jeżeli już się na tę literkę S coś tam w tej szafie znajdzie, to duża szansa, że właśnie to coś jest w mojej kopercie. Kochani, no to co, przypominam zasady naszego programu, a wy już mam nadzieję, że wpadacie do mnie do studia. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, dzwoniąc pod ten wskazany na dole numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasz numer. A kochani, znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. No i kochani, szukamy czegoś w szafie na literkę S. Jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która już zamknęła tę swoją szafę i znalazła coś tam na literkę S w szafie, no to niech szybciutko spróbuje tutaj do nas się dostać. To jest bardzo łatwe. Ja czekam na pierwszą osobę, która teraz wybiera numer. No mam nadzieję, że ktokolwiek jest przed telewizorem, bo zaczynają się znowu upały. Zaczyna się piękna, śliczna pogoda, także pewnie wiele osób teraz się opala i korzysta z tego słońca, a nie jest przed telewizorem, więc domyślam się, że garstka osób, ale kochani, dla tej garstki osób ogromna szansa na wygranie pieniędzy. 100 zł dla pierwszej osoby, która wstrzeli się ten pomysł, który tutaj razem z reżyserem dla was przygotowaliśmy. Ja bardzo lubię tę zagadkę, bo sama interesuję się modą, prowadzę bloga modowego, także bardzo lubię zagadki, kiedy szukamy czegoś w szafie, czy to na literkę S, czy to na literkę K. Tylko że tak, powiem wam tak, że sama prowadzę tego bloga modowego i wiem, że tych rzeczy na literkę S jest bardzo, bardzo mało. Dlatego ta zagadka jest z jednej strony bardzo łatwa, no bo jeżeli już coś się znajdzie na tę literę S, to duża szansa, że to jest tutaj w kopercie. Ale może być problem ze znalezieniem czegoś, no jeżeli ktoś na przykład kompletnie się modą nie interesuje. Chociaż ja myślę, że to jest tak prosta rzecz, którą mamy tutaj w kopercie, że każdy powinien się wstrzelić. Więc panowie, proszę się nie zamartwiać, że to jest zagadka tylko i wyłącznie dla pań, jakoś sfeminizowana. Nie, 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 kochani, to jest zagadka dla każdego. To jest zagadka i dla pani, i dla pana, bo przecież pan też może zajrzeć do szafy pani, pani może zajrzeć do szafy pana. No ja wam nie powiem, czy to jest w szafie męskiej, czy damskiej, ale można to w waszej szafie na pewno znaleźć. W mojej szafie to jest, myślę, że w waszej również. Także kochani, w szafie na literkę S. Czy jest jedna osoba, która coś tam znalazła? No, kochani, szybciutko, wybierzmy razem numer z taką osobą może, bo jeżeli jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, która znalazła coś w szafie na literkę S, no to powinna już tutaj do mnie do studia wpaść. Uwaga, 704-304-304-304. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Czekamy. No, uwaga. Kto tutaj do mnie wpada? No kochani, to jest prosta zagadka. Wydaje mi się, że już ktoś tam przed telewizorem jest, kto myśli o tym czymś na literkę S, tylko musi ten ktoś po prostu wybrać do mnie do studia numer. No nie ma innej możliwości. Właśnie tutaj na antenę, no to musisz wybrać ten numer. Kochani, no wiem, że pewnie wiele osób nie dowierza, że można tutaj wygrać. To są takie osoby, które pewnie pierwszy raz oglądają program, to spróbuj. Naprawdę tutaj można wygrywać pieniądze, ludzie codziennie tutaj kasę wygrywają i codziennie tutaj można wpadać od poniedziałku o godzinie 15.45 do 18.30. Jesteśmy z wami, a w weekend od 14.15, ale mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Daj mi 100 zł. Już z przyjemnością dam 100 zł, tylko powiedz mi najpierw, co w tej kopercie jest? Stringi. Stringi są w kopercie. Stringi, tak? Jeszcze raz, przepraszam, czy stringi, czy spinki? Stringi, no. Stringi, dobry wybór, prawda? Myślę, że zdziwiłabym się, gdyby pan tutaj jednak te spinki wypowiedział. I ja muszę reżysera poprosić o pomoc, ponieważ
troszeczkę mniej siły, być może dlatego, że dopiero co wróciłam z Rzeszowa, także podróż miałam bardzo długą i nie mogę otworzyć markera. Także Marcinku, bardzo bym cię prosiła, żebyś tutaj przyszedł albo ktokolwiek inny, no z jakimś innym markerem, ale to nie są stringi jeszcze, proszę pana. Także pomysł bardzo mi się podoba. Już tutaj podaję tego markera. O, dziękuję ci uprzejmie. Dziękuję bardzo. I już zapisuję ten fajny pana pomysł. String. No dobrze, kochani, skoro nie stringi, może z drugim telefonem, aż się dziwię, dlaczego się panu z moim teledyskiem kojarzyło, w którym występowałam. Ja tam w stringi naprawdę, kochani, nie byłam, także dokładnie jeszcze raz może ten teledysk niech pan sobie obejrzy. To nie są stringi. Boże, spinki? Bo to był jakiś taki, taka nie... Tutaj reżyser właśnie usłyszał spinki, a ja usłyszałam stringi, więc my tutaj musimy co do literki mieć taką informację, czy to są stringi, czy spinki, czy to jest jakakolwiek jeszcze... rzecz na literkę S. Kochani, ja wam mówiłam, że właśnie można zajrzeć do szafy swojej kobiety, swojej narzeczonej. No i pan chyba właśnie tak zrobił. Zajrzał do szafy swojej narzeczonej i znalazł tam... No, ale moi drodzy, to jest zagadka dla każdego. Pędźcie do szafy, czy do swojej, czy kogoś, z kim mieszkacie i znajdziecie na pewno tam coś, co ja mam tutaj... W szafie na S można znaleźć jeszcze, poza stringami... No można coś jeszcze znaleźć, prawda? Poza stringami na pewno coś jeszcze się znajdzie. Oczywiście, no, że pewnie tych stringów sporo w tych szafach macie, ale coś tam jeszcze jest. Coś, co jest na literkę S i coś, co mamy tutaj w kopercie. Kochani, 100 zł dla takiej osoby i uwaga, wybieramy razem numer, jeżeli ktoś oczywiście znalazł coś jeszcze w szafie na literkę S. 7, 04, 3, 0, 4, 3, 0, 4. I czy jest przed telewizorem jeszcze jedna uważna osoba, która zajrzała do szafy, znalazła coś na literkę S i teraz chce się pochwalić tym swoim pomysłem, swoją propozycją tutaj u nas na antenie. Kochani, no trzeba tak zrobić. Jeżeli macie pomysł, to szkoda by korzystać, bo jest tak mało dzisiaj, przypuszczam, osób przed telewizorami, że naprawdę trzeba sprawdzić swój pomysł, swoją propozycję. Pan tutaj rozpoczął nasz program. Halo, dzień dobry. Stanik. Stanik, no podążył pan tropem stringu, prawda? Skoro stringi, to i stanik. Dobry pomysł, ale kochani, jeszcze to nie jest stanik. Także zapisuję tutaj pod stringami, chociaż powinny nam nad stringami ten stanik zapisać. Kochani, no dobra, mamy fajne na tablicę. Widzę, że się rozkręcacie, że tutaj już zabawa trwa, ale jeszcze jeden pomysł jest i ten pomysł jest w mojej kopercie. Nie mamy w kopercie stringów i nie mamy w kopercie... Mamy jakiś inny pomysł, ale oczywiście jest to też rzecz, którą możemy znaleźć w szafie. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto pomyślał o czymś innym? O czymś innym niż stanik? Słuchajcie, do 3 razy sztuka, może tak sobie powiedzmy, żeby ta zasada się spełniła. A może jesteście przed telewizorami, jest tak gorąco, że naprawdę, mimo że jest to słońce, ale nie warto wychodzić. Nie warto wychodzić na ten upał, skwar, żar. Naprawdę powiem wam, że tutaj u nas w studio naprawdę jest przyjemnie. Gorąco się wam pewnie może zrobić, jeżeli wygracie za momencik 100 zł. Mamy dwie propozycje i chyba trzecią. Dzień dobry. Halo? Shorty. Shorty? To oczywiście, w sam raz na lato. Widzę, że tutaj ktoś spojrzał może na mnie i sobie od razu skojarzył z shortami. Bardzo dobry pomysł. Shorty. Ale ja mam taką prośbę do reżysera, że skoro nie udało się z pierwszymi telefonami... Szkoda, bo liczyłam na to, że może się z pierwszymi telefonami udać, bo znacie to, co mam w kopercie. To jest zagadka dosłownie na moment. Ja poproszę reżysera o 2000 zł. Skoro nie udało się z pierwszymi 3 telefonami, to proponuję 2000 zł. To jest zagadka na rozgrzewkę. Tej zagadki za momencik tu nie będzie, a fajnie, żeby ktoś sobie zarobił nawet 2000. Co? Może się reżyser na to zgodzi. No widzę, że rozumiemy się bez słów. Też chyba stwierdził, że skoro z 3 telefonami się nie udało, no to duże szanse, że za moment... No bo zobacz, już mamy 3 fajne odpowiedzi na tablicy. Także brakuje jeszcze do tego składu tych rzeczy na literkę S tego czegoś, co ja mam tutaj w kopercie. Mam tutaj coś w kopercie. 2000 zł nawet możesz wygrać. Tylko najpierw musisz wybrać numer, który jest widoczny na dole ekranu, tak jak ktoś teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Szwedy. Witam pani. Jeszcze raz? Szwedy. Szwedy, dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Zapisuję szybciutko. To są chyba takie... Wiesz, także sprawdź sobie, jak one wyglądają, bo teraz nie mam czasu, żeby ci opisywać, ale już sobie szybciutko sprawdź. A teraz reżyser, wiedziałaś, wiedziałaś.
Tak, no tak, tak, tak. Takie dzwonowate, dokładnie takie są. No ale to chyba tylko pani kocha wpaść na pomysł, prawda? Reżyser to jest szykowany, co to są Szwedy, tak? Kochani, no dobra. Szwedy nie, szorty nie, stanik nie, stringi nie. Czyli może z tym takim okrągłym, piątym telefonem uda nam się zadać zagadkę. W szafie na literkę S jeszcze czegoś nam tutaj brakuje. Do wygrania 2000 zł nawet. Numer telefonu znacie, ja tylko może jeszcze dodam, że ten numer, który jest widoczny na... Wybieracie i z telefonów stacjonarnych, i z telefonów komórkowych, także nie zastanawiajcie się, niezależnie od tego, jaki telefon macie pod ręką, szybciutko wybierzcie ten numer, ale najpierw idźcie do tej szafy, bo do głowy ciężko jest, żeby przyszedł nam jakiś pomysł. No, sama też wiem, że to nie jest takie proste. Tak jak wam mówię, interesuję się modą, prowadzę blog, ale reżyser tak mówi, Paulia, na literkę S coś tam w szafie, a ja szybciutko tak, żeby na szybko wymyślić jakiś pomysł, to wcale nie jest takie proste. Najlepiej jest otworzyć szafę. Otworzyć szafę, bo to jest też rzecz, którą mamy tutaj popularna, więc nie kombinujcie. Jeżeli otworzycie szafę i wam się to w oczy nie rzuci, a coś tam wymyśliliście, to nie wybierajcie numeru. Tylko to, co wam się rzuci w oczy, jak otworzycie swoją albo kogoś, z kim mieszkacie szafę. Musi wam się ta rzecz w oczy u was po prostu w domu, w waszej szafie. Ja mam 2000 zł do oddania, nawet tak duże pieniądze i za chwilkę ja jestem przekonana, że z kimś powalczę o te... Kochani, szybciutko już przypominam, które odpowiedzi się pojawiły. Mamy stringi już na naszej tablicy, mamy stanik, szorty i Szwedy. Brakuje mi jeszcze na pewno jednej rzeczy, którą mam tutaj w kopercie. Kochani, naprawdę warto teraz wybrać numer, bo tych rzeczy jest bardzo, bardzo mało, tych rzeczy jest garstka. Jest niewiele rzeczy na literkę S. Gramy nieraz w szafie na literkę K, to tych rzeczy jest bardzo dużo. Dużo jest na literę K, prawda, tych rzeczy? No i tak można wymieniać i wymieniać. S jest mało. Na literkę S jest tych rzeczy mało, dlatego właśnie ja mówię, że to jest fajna zagadka, bo jeżeli tylko ktoś pomyślał o czymś na literę S, to momencik może być bogatszy nawet o 2000 zł. Dlaczego? No bo tych rzeczy jest tak mało, że duża szansa, że się wstrzelisz właśnie w ten nasz pomysł, który my wymyśliliśmy z reżyserem. Gdyby to była literka K, no to na literę K tych rzeczy jest tak dużo, że ciężko w sumie na ten pomysł akurat wpaść, żeby się wstrzelić. Tutaj ja tych telefonów nie mam za wiele. Mało mam tych telefonów. O czym to świadczy? O tym, że tych rzeczy na literkę S jest mało. Pewnie otwieracie teraz szafę i wszystkie rzeczy, które wam się rzucają w o... są na literkę K, prawda? A tutaj chodzi o literę S, ale tych rzeczy jest mało, tych rzeczy jest garstka, dlatego duża szansa dla kogoś, że ktoś za momencik zarobi te nawet 2000. No z kimś już bym chciała powalczyć o te pieniądze, już bym chciała mieć pierwszego zwycięzcę. Ja wiem, że pomysłu możecie nie mieć, naprawdę, bo tych rzeczy jest bardzo mało. To jest litera S. Jest litera popularna, jeżeli chodzi o szafę, więc dlatego przypuszczam, że tak muszę no troszeczkę poczekać. Tutaj mam telefon i muszę poczekać, żeby usłyszeć dźwięk innego telefonu. Ale duża szansa, że z każdym kolejnym dźwiękiem ja mogę usłyszeć odpowiedź z koperty, właśnie dlatego, że tych rzeczy jest tak mało. Duża szansa, że za momencik właśnie nawet usłyszę ten dźwięk z tą odpowiedzią z koperty. Tylko czy ktoś teraz wybiera numer? Kochani, jeżeli znaleźliście coś na literkę S, to ja bym na waszym miejscu nie czekał. Ryzykowałabym czekaniem, bo czekanie nie wiadomo na co tutaj nie ma najmniejszego sensu. Naprawdę, wybierzcie szybciutko razem ze mną numer i zapraszam. 704-304-304. Na pewno trafisz tutaj do studia. Zobacz, już 4 osoby trafiły. Bardzo mało osób na pewno ogląda dzisiaj program. To jest pewne. Druga fajna informacja. Rzeczy na literkę S jest garstka. No więc jeżeli wymyśliłeś coś, coś znalazłeś może w swojej szafie na literę S, szybciutko do mnie zadzwoń. Ja tutaj na ciebie czekam. Czekają przede wszystkim na ciebie pieniądze, nawet 2000 zł. Kto znalazł jeszcze jedną rzecz? Słuchajcie, może się okazać, że właśnie ta jedna rzecz zaraz spowoduje, że będziesz bogatszy nawet o 2000 zł. Ja wiem, że to się wydaje nieprawdopodobne, że pewnie wiele osób tak sobie myśli, tam to nie może. Ale spróbuj. Najpierw musisz oczywiście coś tam w tej szafie znaleźć na literkę S, ale jak tylko coś tam znajdziesz na literę S, od razu tutaj do mnie dzwoń. Stringi, stanik, szorty, Szwedy, no to fajnie nam się tutaj na tej szafie robi, w tej szafie, na tej szafie, słuchajcie. Kochani, ja mam bardzo taką gorącą prośbę, żeby wybierały numer tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, dobrze? Bo tutaj też często zdarza się, że nie ma ukończonych 18 lat, chce do nas wpaść do studia, no ale niestety nie może wtedy wygrać pieniędzy, no i wtedy to jest straszna rzecz, kochani, no już...
Nie, no naprawdę, słuchajcie, oczywiście, dzieci mogą bawić się razem z nami i fajnie, jeżeli to robią, tylko niech wybierają numer osoby dorosłej, osoby pełnoletniej. Kochani, wracamy do zagadki, szukamy czegoś w szafie na literkę S. Ja mam dla takiej osoby, która wstrzeli się w ten pomysł, który jest w niebieskiej kopercie, nawet 2000 zł. Teraz, czy jest ktoś taki przed telewizorem, kto pomyślał o czymś innym jak stringi, stanik, shorty czy szwedy? Cztery pomysły za nami. Sami widzicie, że nie jest łatwo o nowy pomysł. Sami słyszycie, że mało tych telefonów jest. No mało osób przed telewizorami, ale też mało tych rzeczy na literkę S jest. Dlatego tych telefonów jest jak na lekarstwo. No więc skoro tych rzeczy jest mało, więc jeżeli ty wymyśliłeś jakąś jeszcze rzecz na literkę S, szybciutko do mnie zadzwoń ze swoim... Sprawdź swój pomysł, swoją propozycję. Duża szansa, że za momencik będziesz bogatszy o 2000 zł. O całe 2000 zł. Te pieniądze tutaj na ciebie czekają. Kochani, 704-304-304, numer telefonu, który powoduje, że wpadniesz tutaj za chwilkę do mnie do studia. Czy jest ktoś przed telewizorem? Czekam. No, uwaga. W szafie S brakuje nam tutaj jeszcze jednej rzeczy, popularnej rzeczy, od razu powiem. To nie jest jakaś rzecz wyszukana. No stringi, zobaczcie, stanik, szor... Szwedy. Chociaż ta rzecz, którą mam w kopercie, popularniejsza niż szwedy, prawda? Shorty, stanik, stringi, zdecydowanie lepsze odpowiedzi. Kochani, musimy coś znaleźć, musimy coś jeszcze znaleźć w tej szafie. W szafie na literkę S możemy znaleźć. No dobrze, muszę poczekać, tak? Aż ktoś tam znajdzie coś w tej szafie. Jejku, ale teraz bałagan musieliście zrobić pewnie w domu. Bo ja sama doskonale wiem, że jak się szykuję na jakieś wyjście, czy na jakąś imprezę, czy nawet do pracy, to tak się zastanawiam, co ze sobą połączyć. No dzisiaj właśnie takie shorty, taką koronką i z takimi perełkami, lekko poszarpane, no i stwierdziłam, że do tego fajnie będzie pasowała taka bluzka. Ale kochani, powiem wam szczerze tak, że zanim stworzyłam ten zestaw, to istny po prostu bałagan zostawiłam. Jest taki bałagan teraz w domu, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Oczywiście właśnie tylko i wyłącznie w tym miejscu, gdzie się... To znaczy wszystko zostało wyrzucone na łóżko, przebrane, przeszukane, mierzenia były i tak dalej. No i tak zawsze właśnie wygląda sytuacja przed programem. Się pojawiam, to w domu, w okolicach szafy panuje po prostu istne tornado. Także jest. No i teraz domyślam się, że u was jest to samo, że szukacie czegoś na literkę S, no to trzeba w tej szafie po prostu przegrzebać tę szafę, trzeba poszukać tego czegoś na literkę S, ale uda się. No jeżeli uda się znaleźć i wygracie nawet 2000, to tak sobie stwierdzicie, że warto było troszeczkę tak poprzykładać rzeczy w tej szafie. Część pewnie w tej chwili jest na podłodze, część na kanapie, tak? Ale generalnie, słuchajcie, warto nawet poświęcić ten bałagan, bo można wygrać pieniądze. Także wygracie pieniądze, wygracie 2000 zł. Potem z uśmiechem będziecie z powrotem do tej szafy te rzeczy układać. No i będziecie z ogromną czułością, z rozrzewnieniem patrzeć na tę rzecz, która dała wam na 1000 zł. Słuchajcie, te pieniądze ktoś może wygrać. I teraz, czy jest przed telewizorem osoba, która pomyślała o czymś innym? Stringi, stanik, shorty i szwedy. Kochani, cztery odpowiedzi. No ja nie słyszę telefonu, nie bardzo wiem, co się... O, dzień dobry, ktoś coś w szafie znalazł. Twój bonus to za mało. O, tam. Co pan znalazł w szafie? Skarpety plus japonki. Skarpety plus japonki, no niech pan się nie wygłupia. Niech pan się nie wygłupia, ja nie wierzę, że moi kochani widzowie takie połączenie stosują. Nie, proszę pana, jak pan jeszcze raz tutaj zadzwoni, to będziemy musieli poważnie rozmawiać. Skarpety zapisuje. No i widzi pan, no i widzi pan, reżyser też się z pana śmieje. Ale pan tutaj taki żart, prawda? Powiedział. Skarpety. I teraz ze mnie się śmiejesz, tak? Najpierw się śmiejesz z pana. No jak ja mam teraz tutaj zapisać tę literkę R? A, skarpety. Dobra.
Słuchajcie, kochani. Skarpety. No rzeczywiście dobry pomysł to jest, bardzo dobry. Ale jeszcze nie skarpety się skryły w mojej głowie. Kochani, co jeszcze? Bo to jest zagadka, tak jak wam mówiłam, na rozgrzewkę. To jest zagadka, która powoduje, że musimy się rozgrzać, żeby przejść do dalszej części programu, czyli do tych zagadek już trudniejszych. Zagadki trudniejsze na nas czekają. Ja mam 2000 zł przy tej zagadce rozgrzewkowej, kochani. Potem będą kolejne pieniądze, także nie martwcie się, że tutaj ktoś zabierze te 2000 zł i będzie po programie. Nie, 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 kochani. Reżyser przygotował kolejne zagadki dla nas. Nie zdradzę wam, jakie one będą. Zresztą sama tak nie do końca wiem, jakie te zagadki reżyser nam przygotował. Ale wiem, że teraz jest zagadka rozgrzewkowa. Szukam w szafie na literę S. Czy jest przed telewizorem jedna sprytna osoba, która coś tam na tę literkę S znalazła? Na S. Stringi można znaleźć, pewnie, że można. Stanik można znaleźć. Shorty też. Szwedy i skarpety. Te wszystkie rzeczy w szafie można znaleźć, ale można w szafie znaleźć coś jeszcze, coś też na literkę S. Coś, no nie mogę wam podpowiedzieć, ale kochani, tych rzeczy jest tak na literę S, że jestem przekonana, że ktoś myśli o tym. Jestem przekonana, że ktoś myśli o tym, o czymś teraz na literkę S. To. Słuchajcie, ja bym na waszym miejscu nie czekała, ja bym na waszym miejscu szybciutko sprawdziła swoją propozycję, swój pomysł, bo tutaj pytanie nie wiadomo na co może spowodować, że ktoś zabierze wam te pieniądze sprzed nosa, bo ja jestem przekonana na 99%, że ktoś myśli o tej, bo mam tutaj w kopercie, a może ktoś w tej chwili właśnie z szafy wyjął tę rzecz, co myśli, o kurczę, no to jest to, no to wybierz numer, sprawdź swój pomysł, sprawdź, czy właśnie to znalazł. A ja takiej osobie zapłacę nawet 3000 zł, tylko bardzo proszę, żeby teraz taka osoba wybrała numer, bo naprawdę będziesz żałował, że nie wybrałeś tego numeru. Reżyserka, nie śpimy, dajemy 3000. Brawa, brawa dla reżysera. Kochani, 3000 zł i teraz, kochani, reżyser jak widzicie nie śpi, reżyser tutaj czuwa. Ja mam nadzieję, że wy też nie śpicie. Walczymy w tym momencie o 3000 zł. I kochani, mamy tutaj tyle odpowiedzi, ile mamy, ale jeszcze jedno. Jest w kopercie. Dzień dobry. Dzień dobry. Szelki. Szelki. No to jest bardzo dobry pomysł. Szelki. Szelki. Jeszcze nie z koperty, co prawda, ale szukamy, kochani, dalej. No to jest bardzo fajny pomysł, chociaż te szelki teraz tak troszeczkę wracają do łask, prawda? Była kiedyś moda na te szelki, a teraz potem znowu ta moda zniknęła, a teraz te szelki wracają w różne wzory, w różne kolory, także mnie to bardzo cieszy, bo tą koszulą, na przykład z jakimiś spodniami, te szelki super wyglądają. Kochani, a to, co mam w kopercie, też możesz mieć w szafie. Myślę, że więcej osób ma to w szafie niż szelki. Już ta moda na szelki wraca, to jednak chyba niewiele osób te szelki ma w swojej szafie, prawda, kochani? Dobra, skarpety. Bardzo dobry pomysł. Szwedy. No niezły. Shorty. Stanik, stringi chyba to są najlepsze pomysły, tak mi się wydaje, bo to są takie rzeczy najpopularniejsze. No każdy musi mieć shorty jakieś. Jeden ma jeansowe, ktoś ma jakieś z materiału shorty, ktoś jakieś plażowe. No każdy ma jakieś shorty w swojej szafie, zwłaszcza przy takich upałach te shorty się przydają, no bo to jest takie zbawienie dla nas te shorty. Stanik, stringi, no wszyscy mamy takie rzeczy, skarpety. I tak samo jest z rzeczą i koperty. Kochani, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która pomyślała o czymś na literkę S? O czymś jeszcze? No co jeszcze musimy znaleźć w tej szafie? Jeszcze o czymś zapomnieliśmy? No czegoś nam tutaj brakuje. Kochani, tylko czego? Szybciutko, 3000 zł ja mam dla kogoś. Z przyjemnością komuś te pieniądze oddam, tylko muszę usłyszeć waszą odpowiedź w szafie na literkę S. Uwaga! Czekamy. No może ktoś teraz. 704-304-304. To jest litera bardzo mało popularna, jeżeli chodzi o. Także nie zdziwię się, jeżeli są osoby przed telewizorem, które nic już nie znalazły na tą literkę S. Ale z drugiej strony jestem pewna, że jest ktoś przed telewizorem, kto myśli o tej rzeczy, którą mam tutaj w kopercie. Są osoby, które nic nie znajdą i są takie, które znalazły to, co mam w kopercie. Bo to nie jest taka łatwa literka. To jest literka taka, że rzeczy jest niewiele. Tak jak wam mówię, to nie jest litera K. Kiedy graliśmy w szafie na literkę K i tych pomysłów było mnóstwo, kochani. Tutaj sami widzicie, że tak telefon za telefonem
nie odbywa się. No nie słyszymy tak co sekundkę dźwięku telefonu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. No to może siódma, ta szczęśliwa siódemka okaże się dla kogoś być, bo to jest siódmy pomysł. Kochani, nawet 3000 zł, 704, 304, 304. Czy jest przed telewizorem osoba, która pomyślała o czymś w szafie na literkę S? Czekamy. No. Kto? Kochani, tutaj bardzo łatwo można się dostać. Mało rzeczy zapisanych świadczy o tym, że jest bardzo mało osób przed telewizorem i że jest to mało popularna litera. To jest literka taka, która powoduje, że tych rzeczy jest bardzo mało, no bardzo ogranicza nam to pole modowe, że tak powiem. No bo tych rzeczy na literę S jest naprawdę niewiele, jest garstka. Więc jeżeli ty pomyślałeś jeszcze na literkę S o czymś popularnym, wybierz szybciutko numer tutaj do nas do studia. Ja mam nawet 3000 zł dla takiej osoby. Halo? Halo. Dzień dobry, co pan znalazł w szafie? Spodnie. O, dobry pomysł, ale dlaczego pan tak długo czekał, zanim pan wypowiedział tę nazwę? Spodnie, spodnie, słuchajcie, to jest świetny pomysł. Spodnie są w każdej szafie, zobaczcie. I spodnie usłyszałam po takich odpowiedziach jak stringi, szwedy, szelki. Dopiero potem usłyszałam te proste spodnie. Słuchajcie, idźcie właśnie tym tropem, prostych rzeczy. Jeszcze czegoś prostego nam tutaj brakuje, no i jeszcze jednej rzeczy. Jest tutaj w kopercie. Nie kombinujcie, zobaczcie, spodnie, no w każdej szafie muszą być spodnie, prawda? No chyba nie ma szafy, w której tych spodni nie ma. No ktoś nosi jakieś spodnie jeansowe, ktoś nosi jakieś elegantsze spodnie, no ale te spodnie muszą w szafie być, prawda kochani? Szelki niekoniecznie, no nie muszą być w każdej szafie szelki, a spodnie tak. Także idźcie tym tropem. Jesteśmy na bardzo dobrym takim tropie i myślę, że za momencik ta zagadka zostanie rozwiązana. Nawet 3000 zł. Czego nam tutaj jeszcze brakuje? W szafie na literkę S. Jeszcze o czymś zapomnieliśmy, kochani. O czym? O czym zapomnieliśmy? W szafie na S. No. Nie masz pomysłu, leć do szafy, szybciutko. To jest najlepsze rozwiązanie. Biegnij do szafy, zobacz co w tej szafie jest. Literkę S. Otwórz szafę, swoją, swojego partnera. Zobacz co w tej szafie można na literkę S znaleźć, no bo coś można. Co ty wygadujesz? Co ten reżyser dzisiaj wygaduje? Tego w ogóle nie będę powtarzać takich rzeczy na wizji. W szafie na literkę S. Słuchajcie, no czegoś tam szukamy. Szybciutko, dobrze? Ja wiem, że jest ciężko znaleźć na literę S, że to nie jest popularna litera. To nie jest literka K. Wieku, tylko żeby nie wyszło, że przegrzebujecie komuś szafę, prawda? Otworzycie szafę tego partnera, on wleci do domu i powie, co mi w tej szafie grzebiesz, czego tam szukasz? Kochanki? No kochanka nie może być. To często pojawia się ta odpowiedź, jak gramy w szafie na literkę K, to często się ten kochanek pojawia. No tutaj, no wymyśliła, prawda? Także może od razu powiem, że ja na przykład nie sąsiadka. Nie, nie, kochani. Także jeżeli ktoś chciał takiej odpowiedzi udzielić, to nie. To jest oczywiście no coś do ubrania. Także stringi nam odpadają, stanik nam odpada, shorty też, szwedy też, skarpety, szelki i spodnie. Siedem pomysłów już za nami. W sumie ten siódmy pomysł, bo tak mówiłam, że ta siódemka może nam przynieść szczęście i jest ta siódemka szczęśliwa, bo to jest bardzo dobry pomysł, bo wróci dobry trop, bo to jest popularna rzecz, którą możemy w szafie znaleźć. Lepsza niż szelki na przykład. Także ta siódemka szczęście nam przyniosła, kochani. Jeszcze musimy coś tam znaleźć. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto pomyślał o jeszcze jakiejś rzeczy? Coś jeszcze na literkę S? Ktoś coś znalazł? No już mam nadzieję, że ktoś coś tam w tej szafie wyszukał, bo reżyser mówi, że musimy się, Paulina, pospieszyć, bo to jest zagadka na rozgrzewkę przeznaczona, także tej zagadki już nam się pomalutku kończy, bo już ta faza rozgrzewkowa już się, że tak powiem, zakańcza. Jest 15 po czwartej, kochani, także ta zagadka może miała już stąd zniknąć. Także jeżeli ktoś chce sprawdzić jeszcze swój pomysł, to teraz, bo sprawdzamy ostatnie propozycje. Ja wiem, że jest ciężko, że to nie jest wcale takie proste,
znaleźć coś tam w szafie na literkę S, kochani. To nie jest proste zadanie, naprawdę. Bo tych rzeczy jest tak mało, że są osoby, które na pewno czegoś tam nie wyszukały. Ale są na pewno osoby, które znalazły. I ja jestem pewna, że jest przed telewizorem ktoś, kto znalazł to, co ma w kopercie. Musisz szybciutko, błyskawicznie wybrać do mnie numer. Kochani, do wygrania nawet 3000 złotych. Jedna osoba, ostatnie pomysły sprawdzamy. Także, moi drodzy, reżyser mi tutaj mówi, że musimy pomalutku kończyć, także wam mam przekazać, że jeżeli ktoś ma pomysł, to niech ten pomysł teraz sprawdzi, a żeby sprawdzić swój pomysł, trzeba wybrać numer. Ja tylko wam powiem, że te spodnie to jest bardzo dobra propozycja, no bo to jest rzecz popularna. Jesteśmy na bardzo dobrym tropie, bo to jest rzecz, która musi być w tej szafie. No i właśnie idźcie tym tropem, także jeszcze raz otwórzcie szafę. Zobaczcie, co tam można znaleźć. Ja wiem, że wszyscy teraz mają szafę otwartą, mają bałagan pewnie w tych szafach, bo już te rzeczy teraz pomieszane, przemieszane. No ale kochani, no nie jesteśmy w stanie inaczej tej zagadki rozwiązać, jak właśnie otworzyć te. Słuchajcie, no letnie porządki możemy od razu zrobić, bo już takie upały chyba się utrzymają, Także te wszystkie shorty to powinniśmy wyjąć z szafy, poukładać sobie ładnie, posegregować. Powiem wam szczerze mówiąc tak, kochani, że ja bardzo lubię robić bałagan. Bardzo lubię robić bałagan. Ale jak dlatego lubię robić bałagan, bo jak właśnie się szykuję tak na przykład właśnie do programu, no to zrobię ten bałagan w szafie, tworząc swoją kreację, swoją. A potem, kochani, mam taką motywację, że muszę zrobić porządki. A fajnie wygląda w szafie, jak wszystko jest tak ładnie poukładane. Bałagan jest taką motywacją do tego, żeby zrobić takie właśnie letnie porządki. No i tutaj sobie shorty, tu jakieś bluzeczki, tu to poukładamy i wszystko takie fajne. Pokazuje, że ile rzeczy można znaleźć. To jest najfajniejsze, że każda kobieta, prawda, ma szafę tak wypchaną, wypchaną po brzegi, a nie ma nigdy się w co ubrać, więc chyba najlepszym rozwiązaniem taki bałagan, poszukać różnych fajnych rzeczy wtedy sobie i naprawdę można fajne takie perełki znaleźć, których na przykład się nie nosiło przez 2 lata i gdzieś w szafie zakopane sobie leżą takie rzeczy. To ja bardzo często tak mam, że na przykład przez 2 lata jakieś rzeczy nie noszę, po 2 latach okazuje się, że ta rzecz bo zaczyna mi się podobać. Także, kochani, no dobrze, tutaj już przestańmy się rozgadywać o tych letnich porządkach, ale teraz musimy, żeby zarobić sobie. Halo? To będzie odpowiedź szalik. Dobry pomysł, ale. Szalik zapisuje. Szalik to jest dobry pomysł. Trochę nie na czasie, co prawda. Ale dobrze. Dobrze, dobrze. Próbujcie, słuchajcie, bo każdy pomysł wart sprawdzenia, zwłaszcza, że to są, tak jak mówię, ostatnie pomysły. Kochani, przy tej zagadce trzeba sprawdzić każdą propozycję. I ja z każdym telefonem mogę usłyszeć odpowiedź z koperty, dlatego ja właśnie lubię bardzo tę zagadkę, bo nie wiem, kiedy usłyszę tę odpowiedź. Szalik trochę się, trochę nietematycznie, no nie wyobrażam sobie teraz, żebym tutaj stała, prowadziła program w takim jakimś fajnym, obłędnym szalu. Oczywiście, że fajnie by to pewnie wyglądało przez pierwsze 5 minut. Potem przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt, to tylko takie krople potu by tutaj spływały. Ale proszę sprawdzić każdy swój pomysł, także ja tutaj oczywiście, ale na pewno pan szalik znalazł, tylko pewnie w tej takiej kupce rzeczy, no nieletnich, tak? Dobra, kochani, 3000, tak mówiłam właśnie, że można sobie przeznaczyć te pieniądze na wakacje, bo przecież gdzieś tam fajnie byłoby sobie wyjechać, nie wszyscy wyjeżdżają, no bo że fundusze nie pozwalają nam na to, ale można sobie taki dodatkowy zastrzyk gotówki przywłaszczyć, no i wtedy przeznaczyć na wakacje. Na przykład, kochani, no nie wiem, można je przeznaczyć na coś innego, można je przeznaczyć na zakupy na przykład, prawda, skoro już w tej szafie jesteśmy, no to te 3000 zł na co byś. Czyli może właśnie na jakiś taki fajny shopping, co? Może taki maraton właśnie po sklepach, teraz wyprzedaże trwają. Dzień dobry. Halo? Witam pani. Można w szafie jeszcze znaleźć na literkę S? Serdak. Serdak, za trudne chyba troszeczkę. No ale zapisuję. Ale oczywiście zapisuję serdak. Słuchajcie, za trudne, dobrze? W porównaniu na przykład z szalikiem, z spodniami, to ten serdak jest za trudną propozycją. Coś prostszego, coś łatwiejszego. Co jeszcze można znaleźć? Kochani,
Pik, spodnie. O, reżyser mówi, że Paulina to są ostatnie chwile zagadki, ale zdążą jeszcze ludzie. Tutaj ktoś zdąży zadzwonić. Zdąży, zdąży. Kochani, ostatnie propozycje. Sprawdzamy. Ale teraz jak już się pojawia ta informacja, że to są ostatnie chwile zagadki, to żarty się skończyły. Rozgrzewka nam się po prostu, moi drodzy, kończy. No ale tak to jest z rozgrzewką. Jesteście na fitnessie, to też faza rozgrzewkowa się kończy. Jak jakąś kasetę ćwiczycie na przykład z jakąś trenerką fitness, no to też najpierw jest napisane rozgrzewka, a potem już są te konkretne ćwiczenia na konkretne partie naszego ciała, tak, po tej rozgrzewce. No to nasza rozgrzewka się kończy, także kochani, bardzo proszę osoby, które mają jeszcze jeden pomysł, aby sprawdziły teraz swoją propozycję tutaj u mnie na antenie. Czy ktoś jest przed telewizorem? Czy ktoś poleciał do tej szafy i znalazł coś jeszcze w tej szafie? Tylko coś prostego, dobrze? Nie tak przekombinowaną rzecz jak serdak. Ja nawet nie wiem, czy ten serdak znalazła pani w szafie, czy być może wyłowiła pani ten serdak. Najlepszym rozwiązaniem, żeby tę zagadkę rozwiązać, jest przejście się do szafy. Na pewno właśnie tam znalazł pan spodnie, szalik, skarpety. No to są chyba takie najlepsze odpowiedzi, bo najpopularniejsze. Kochani, czy jest przed telewizorem jeszcze jedna sprytna osoba, która pomyślała o czymś prostym, o czymś popularnym, o czymś, co oczywiście można w szafie znaleźć, o czymś, co masz w szafie? Zastanów się. Tylko może ja przypomnę wszystkie odpowiedzi, które się pojawiły, bo już trochę tylko jest, więc żeby nie było żadnej powtórki. Kochani, stringi, stanik, szorty, szwedy, skarpety, szelki, spodnie, szalik i serdak. To są odpowiedzi, które usłyszałam dzisiaj. Czekamy na ostatnie telefony, ostatnie propozycje. No i kto ma jeszcze jeden pomysł? Kto dołączy do osób, które się z nami tutaj bawią? Jedna osoba jeszcze. W szafie na S. Daj 4000. Skoro to są ostatnie chwile zagadki, ja rozumiem, że musimy zagadkę kończyć, ale daj 4000 zł, bo tę zagadkę trzeba zakończyć, wiesz? Ale taką fajną, solidną sumą pieniędzy. 4000 zł. Brawa, brawa dla reżysera i brawa dla kogoś z was. Być może dla kogoś, kto teraz wybiera numer. Kochani, szybciutko, 704-304-304. Czy jest przed telewizorem osoba, która pomyślała o czymś, co można znaleźć w szafie na literę S? Tylko spójrz na tablicę, co się już pojawiło. Szybciutko, coś prostego, coś, co można praktycznie w tej szafie znaleźć. To nie jest jakaś rzecz wyszukana. No? Zastanówmy się. To może być, kochani, 4000 zł nawet. Zapomnieliśmy o tym po prostu. Ale z drugiej strony ja myślę, że nie wszyscy o tym zapomnieliśmy, że jest ktoś tam przed telewizorem, kto o tym myśli, kto o tym pomyślał. Tylko musi ten ktoś wybrać numer tutaj do mnie do studia. Czy jest ktoś taki przed telewizorem? Czekamy. No. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomnieliśmy. Co to może być? O czym zapomnieliśmy? Co wam przychodzi do głowy? Nie są to stringi, nie jest to stanik, szorty, szwedy, skarpety, szelki, spodnie, szalik i serdak. No, mamy. Kochani, 4000 zł. O czymś zapomnieliśmy? O czym? Kto sobie przypomni? Jako pierwszy. No, 3, 4, 5, 6. Halo? A witam. Dzień dobry, co tam w tej szafie można jeszcze znaleźć? Sznurek. Ale po co ten sznurek? Trochę. Sznurek. Ano. Chyba, że na przykład sznurek, tak sobie zamiast paska. Tylko, że to są też takie paski, tylko one są ze sznurków. Ale wiecie co? W sumie można sobie ze sznurków samemu zrobić taki pasek, jak tak teraz sobie myślę. To wcale nie był głupi pomysł. Fajny ten pomysł z tym sznurkiem, no. Tak i teraz zastanawiam się, co bym z tych sznurków mogła robić. Ale rzeczywiście jakąś fajną biżuterię, czy jakiś pasek. No dobry pomysł to, bo słuchajcie, kochani, warto sprawdzić każdy pomysł, naprawdę. Tylko, że może samych sznurków nie trzymamy w szafie. Jeżeli to trzymamy w szafie już coś, co z tych sznurków zrobiliśmy,
dobry pomysł. Tak jak mówię, każdy pomysł wart sprawdzenia. Ważne, żeby ten pomysł w ogóle mieć, jeżeli chce się wybrać numer, bo na antenie się już nie wymyśli tego pomysłu. Tych rzeczy jest za mało. Jest garstka na literkę S, także nie jest to łatwe, żeby taki pomysł przyszedł nam do głowy. Kochani, na literkę S brakuje nam czegoś tutaj jeszcze. 4000 zł mam dla kogoś. No i kto te pieniążki zabierze? Szybciutko. Uwaga. Tak jak wam mówię, to są ostatnie chwile zagadki. Ostatnie propozycje. Sprawdzamy, co tam jeszcze można znaleźć w szafie. Na literę S. Stringi, stanik, szorty, szwedy, skarpety, szelki, szalik, serdak i sznurek. Tych rzeczy nie ma dużo, naprawdę. To nie jest literka K, dlatego zaczynacie kombinować. Tutaj ten serdak, ten sznurek się pojawił. Na K tych rzeczy jest mnóstwo, a na literkę S mało, ale dlatego właśnie duża szansa na wygranie pieniędzy. Jeżeli ktoś pomyślał o czymś na literkę S, to duża szansa wygrasz za chwilkę pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan znalazł w szafie? Strój. No, strój trochę ogólny tylko, bym powiedziała, że fajny pomysł, no bo strój na przykład na karnawał, bielowy, jakiś plażowy, strój służbowy. Tylko że troszeczkę właśnie za ogólne, bo mogą być przeróżne stroje. Stroje jakieś bankietowe, stroje wizytowe, stroje plażowe. Teraz już właśnie ja chyba plażowych myślę, a mi chodzi o coś takiego bardziej konkretnego. Oczywiście no, dobrze, że pan sprawdził swój pomysł, bo tak jak wam mówię, każdy pomysł trzeba sprawdzić. Potem można sobie naprawdę w brodę pójść, że się nie spróbowało, że nie wypowiedziało się swojego pomysłu tutaj na antenie. Trzeba swój pomysł wypowiedzieć, trzeba swoją propozycję sprawdzić. Kochani, 4000 zł nawet i za chwilkę te pieniądze komuś oddam. Czy jest przed telewizorem kto ten pomysł chce sprawdzić? 704-304-304. Czekamy. No. Jedna osoba. Czekam. Kochani, 400 zł i mam dla osoby, która pomyślała o czymś innym niż stringi, stanik, szorty, szwedy, skarpety, szelki, spodnie, szalik, serdak, sznurek, strój. No trochę tych rzeczy jest. Tutaj już od tych trzech telefonów zaczyna się troszeczkę kombinować. Dlaczego? No bo pewnie dlatego, że tych rzeczy jest bardzo mało, tych rzeczy jest garstka i ciężko jest wyłowić nowy pomysł, ciężko jest o nową propozycję. Kochani, dlatego bardzo was proszę. Otwórzcie jeszcze raz swoją szafę, jeszcze raz do tej szafy zajrzyjcie, jeszcze raz zobaczcie, co w tej szafie można znaleźć, a literę właśnie S. No można coś jeszcze w tej szafie znaleźć, jeszcze można coś tam wyszukać. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto wyszukał właśnie coś jeszcze na literkę S? Kochani, to są ostatnie pomysły, ostatnie telefony. Także jeżeli ktoś ma pomysł, to teraz, bo za momencik będzie za późno, że jeśli nie uda nam te zagadki rozwiązać, zagadkę będziemy kończyć, po prostu sami zakończymy tę zagadkę. No i nikt nie wygra tych pieniędzy. Prosta rzecz w kopercie. Także nie kombinuj. Prosta rzecz. Coś prostego, co ci przychodzi do głowy w szafie na S. Można znaleźć jeszcze? Co można znaleźć? Co w tej szafie jeszcze można znaleźć? Co w tej szafie jeszcze siedzi? No poza tymi rzeczami, które mam tutaj na tablicy, jeszcze coś w tej szafie jest. Tylko musisz się skoncentrować, musisz pomyśleć. Zastanowić się, no to jest fajna zagadka, bo ja naprawdę nie wiem, kiedy ja usłyszę odpowiedź z koperty, kiedy ja usłyszę telefon od mojego zwycięzcy. Może się okazać, że to jest ta osoba, która teraz wybiera numer, więc może szybciutko razem ten numer wybierzmy. 704-304-304, kochani, ja czekam na jedną sprytną osobę, która ma pomysł na to, co w szafie można na literkę S znaleźć. Czekamy. No. Oj, 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 oj. Ciekawa jestem, kiedy ja usłyszę tę odpowiedź. Słuchajcie, no mam
telefonów jest dzisiaj, ale dlatego, że tych rzeczy jest bardzo mało. Sami widzicie, teraz jak chcecie coś znaleźć na literkę S, no wszystko jest na przykład na literę K. Nie ma właśnie tych rzeczy na literę S. Dlatego jest z tą zagadką problem. Ale może komuś się uda? To nie jest popularna litera. Dlatego jeżeli coś wymyśliłeś na literkę S, dzwoń tutaj do mnie. Z każdym telefonem mogę usłyszeć rozwiązanie. Kochani, no ja nie wiem, jakie wy macie pomysły. Ja jestem przekonana, że ktoś z telewizorem jest, kto w tym momencie nosi to, co mam w kopercie. Może sprawdź, co masz na sobie. Może tak zróbmy. O, nie wiem, co mamy zrobić. No musimy tę zagadkę rozwiązać. Ja się nie zgadzam, żeby było inaczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Sztruksy. No. Dobry pomysł. Ciekawe. Sztruksy. Ja za sztruksami co prawda nie przepadam. A nie pomyślałam właśnie może dlatego o nich, bo wolę jednak dżinsy niż sztruksy, ale no jest to pomysł. Oczywiście. Kochani, sztruksy, nie z koperty. Kto ma jakiś inny pomysł? 4000 zł cały czas w grze, no i cały czas reżyser tutaj już to są ostatnie pomysły, ostatnie telefony. Ostatnie chwile zagadki. Kto wykorzysta ten moment? Kochani, spójrzmy jeszcze raz na tablicę, co się na mojej tablicy pojawiło. I o czym zapomnieliśmy? Pomyślmy. Na spokojnie, dobrze? Nie ma co się tutaj stresować, denerwować. O czymś zapomnieliśmy. O czym? Pamiętajcie, że chodzi o literkę S. I co w tej szafie na literę S można znaleźć? No, uwaga. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. Kochani, no właśnie. Reżyser tak mi teraz podpowiada, że może mają na przykład w pracy tę rzecz. No właśnie, może robiliście pranie, może ta rzecz nie siedzi teraz w szafie, tylko wisi na balkonie, na tym słonieczku i się suszy. Właśnie, może tak. Może zajrzyjcie na balkon, zobaczcie, co tam jest, nie wiem, do ogródka, jeżeli macie ogródek. Zobaczcie, czy tam się to coś nie suszy. Może ktoś zrobił pranie, wy otworzyliście tę szafę, patrzycie, że tam tego nie ma i wiedzieliście o tym. Nie wiem, do pralki zajrzyjcie. Kochani, nie wiem, gdzie ta rzecz może być, ale na pewno ta rzecz u was jest. No. Czekamy. 4000 zł. Co nam jeszcze zostało? O czym zapomnieliśmy? No zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Popularnej rzeczy. To nie jest jakaś rzecz wyszukana. Tutaj nie trzeba być ekspertem, znawcą mody, żeby tę rzecz mieć. Macie to na pewno. Na literę S. To jest główna zasada naszej zagadki. Kto ma pomysł? No, moi drodzy, szybciutko, bo musimy kończyć naszą zagadkę. Halo? Halo? Dzień dobry, co pan znalazł? Swet. Sweter, oczywiście, że tak, można znaleźć. Już zapisuję sweter. I zobaczcie, kochani. Taka rzecz. Dopiero teraz usłyszałam sweter. Przecież każdy ma w szafie sweter, prawda? Dobry pomysł, proszę pana. Niech pan kombinuje dalej, bo widzę, że jest pan w bardzo dobrym tropie. Pan słuchał moich wskazówek najwyraźniej i nie kombinuje pan. Sweter, bardzo dobry pomysł. No teraz jakieś też letnie sweterki są, prawda? To musi być sweter jakiś mega gruby, zimowy. No może być taki lżejszy sweter, który na przykład możemy zarzucić na siebie wieczorową porą latem. Kochani, zaczyna się tutaj odgrażać. Mówi, że kończymy zagadkę. Dlatego ja bardzo proszę o pełną koncentrację, pełne skupienie. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto pomyślał o jakiejś innej rzeczy, którą można znaleźć w szafie na literę S? Mamy stringi, stanik, szorty, szwedy, skarpety, szelki, spodnie, szalik, serdak, sznurek, sztruksy i sweter. Brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, kochani, czego? Masz jeszcze jeden pomysł? Teraz jest wielce prawdopodobne, że twój pomysł jest w kopercie. Jeżeli jeszcze się twój pomysł nie pojawił na tablicy, to wielce prawdopodobne, że ten pomysł jest w naszej kopercie, bo tych rzeczy jest bardzo mało, tych rzeczy jest garstka. Więc jeżeli masz jakiś pomysł, może masz pomysł od początku tej zagadki.
I tak się dziwisz, a dlaczego ten pomysł się jeszcze nie pojawił? No bo on może jest tutaj w kopercie i może ty właśnie o tym pomyśle myślałeś jako jedyny. No i musisz wybrać numer. Szybciutko, jedna osoba. Co jeszcze na literkę S jest w szafie? O czym zapomnieliśmy? Prosta rzecz. Spodnie, sweter. Idźmy tym tropem. No? O czym zapomnieliśmy, kochani? Tylko jedna osoba. Czekam. No, uwaga. Kto ma pomysł? No kochani, co można znaleźć w szafie na literę S? Zastanówcie się, pomyślcie, czego nam tutaj jeszcze brakuje. Spójrzcie jeszcze raz na naszą tablicę. Zobaczcie, czego nam brakuje. W szafie na można jeszcze znaleźć jeszcze jedną rzecz fajną. No, kto ma pomysł? Ja wiem, że to jest mało popularna litera. Z drugiej strony, jeżeli udało ci się coś tam na tę literę S jeszcze znaleźć, to duża szansa, że to jest w mojej kopercie. Sprawdź swój pomysł, naprawdę. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? No, czekamy. Czyli co, niech pomysłu już nowego? Ja jestem pewna, że jest przed telewizorem ktoś, kto ma nowy pomysł. Dlatego ja tej zagadki nie chcę kończyć. Może podyktuję wam numer i czekam na osobę. Z nowym pomysłem ten numer wybierze. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. Jedna osoba. Kto? No, uwaga. Czekam. No i? Kochani, ja już wam nie przeszkadzam, bo wiem, że to są ostatnie zagadki. To jest koniec zagadki, także teraz nie chcę wam przeszkadzać, nie chcę wam zawracać głowy. Wiem, że musicie się skoncentrować, musicie pomyśleć, żeby coś tam na literkę S znaleźć. Coś w szafie, coś w szafie. Co jeszcze na literę S w tej szafie może siedzieć? Pomyślcie, skoncentrujcie się. Moi drodzy, to nie są małe pieniądze, to są duże pieniądze. My gramy w tym momencie o 4000. To jest program na żywo, także za chwilkę ktoś te pieniądze najprawdopodobniej stąd zabierze. Możesz to być ty, bo że masz nowy pomysł, co można w szafie znaleźć na literkę S. Ty możesz właśnie być tą osobą, która za momencik zabierze z tego studia nawet 4000 zł. Czy jest ktoś taki? O czym zapomnieliśmy, kochani? Coś do ubrania. Coś, co możesz mieć w szafie. Coś, co możesz mieć na sobie. Coś, co może się suszyć teraz na twoim balkonie. W ogródku, może być w pralce. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to może być w szafie na S? Spódnica. Spódnica. No dobry pomysł, bardzo dobry. Powiem panu, że jeden z lepszych pomysłów, jakie dzisiaj usłyszałam. Zobaczcie, takie proste spódnice. No i to naprawdę coś niesamowitego, że pan powiedział, prawda, że to spódnica. Pomysł, proszę pana. Naprawdę jestem zaskoczona, że to pan wpadł na taki pomysł, ale tak jak wam mówiłam, słuchajcie, zaglądajcie też do szaf swoich partnerów. Nie tylko w swoich szafach.
No trudno, najwyżej potem będzie afera, że grzebiecie w szafie czyjeś. Ale w szafie chyba wolno grzebać, nie wolno grzebać w torebkach, prawda? A w szafach chyba można, w szufladach tak nie wypada. Ale w szafach? Nie, warto zaryzykować. Słuchajcie, jak wygracie 4000 zł, to na pewno nikt się nie będzie na was zazłościł. Dobra, szybciutko przypominam, co się pojawiło i jeszcze jedna rzecz jest w mojej kopercie. Rzecz, za którą możesz wygrać nawet 4000 zł. Popularna, równie popularna spódnica, sweter, spodnie, skarpety, stanik. 4000 zł. Kto? Uwaga. Walczymy, słuchajcie, walczymy, kombinujemy, zastanawiamy się. Jeszcze raz szafę, jeszcze raz patrzymy, o czym zapomnieliśmy i wybieramy numer 704-304-304. No to kto? Kto tu do mnie wpadł? No kochani, szybciutko budzimy się. Jeżeli ktoś jest przed telewizorem, no mam nadzieję, że się z nami bawi. No, nie ogląda tylko i wyłącznie programu jako bierny. Tylko aktywnie bierze udział w programie, no bo o to chodzi. To jest program interaktywny, to jest program dla was. Kochani, ja teraz zadaję wam pytanie, co można znaleźć w szafie na literkę S? To są odpowiedzi, które już od was usłyszałam, ale jeszcze o jakiejś rzeczy, również popularne, zapomnieliśmy. Szybciutko może przeczytajmy sobie razem, jakie odpowiedzi już widzowie mi tutaj podali. Jeżeli wy myślicie teraz o czymś innym, to szybciutko dzwońcie. Stringi, stanik, shorty, szwedy, skarpety, szelki, spodnie, szali, serdak, sznurek, strój, sztruksy, sweter, spódnica. Uwaga, uwaga, uwaga. Moi drodzy, o jakiej rzeczy też popularnej na literkę E można znaleźć w szafie? Zapomnieliśmy. Może masz to teraz na sobie. Kto pomyślał o czymś innym? Kończymy zagadkę, to są ostatnie pomysły. Chyba nawet ostatni. Uwaga. 704-304-304. Co zostało, kochani? Ale się za chwilkę ktoś ucieszy. Kochani, ktoś za momencik może wygrać 4000, wyobrażacie to sobie? W tym momencie, w okresie wakacyjnym, wygrać 4000 zł to jest naprawdę coś. Halo! Tak, słucham. Witam pana w szafie na literkę S. Co można znaleźć? Suknię. Bardzo dobry pomysł, suknia. Jeszcze kartal, świetny pomysł ta suknia. Ale... troszkę mnie to przeraża, że panowie tutaj podają... odpowiedzi, spódnica się przeraża i suknia nawet cieszy, tak? No, że panowie się też interesują tą modą i coś czuję, że któryś z panów dzisiaj rozbije nasz bank. Proszę bardzo, bardzo dobrej drodze jesteśmy, szukamy czegoś jeszcze. Kto ma pomysł? 4000 zł, cały w szafie na S. Czego nam tutaj brakuje? No? 704-304-304. O czym zapomnieliśmy? Kto wymyśli? Może tak, kto to znajdzie w szafie? Chociaż ja myślę, że ktoś to już znalazł. Naprawdę, kochani, szybciutko wybierzcie numer. Wybierzcie numer tutaj do mnie do studia, bo za momencik możecie być bogatsi o 4000. To jest tak, jak tam na żywo. Teraz ktoś może być bogatszy o te pieniądze. Już za chwilkę. Już za chwilkę ktoś może 4000 zł zarobić. No, czy jest teraz ktoś sprytny przed telewizorem, bo to już na tym etapie zagadki potrzebny jest taki spryt, wiecie? Bo tutaj no nie każdy jest w stanie wpaść na ten pomysł, mimo że znacie tę rzecz, spokojnie każdy tę rzecz zna, ale trzeba po prostu tę rzecz wyłowić, a tych rzeczy jest tak mało na literkę S, że może być problem po prostu z wyłowieniem tego czegoś. No, kochani, no jej, co się dzieje? Jedna osoba jeszcze, bo reżyser mówi, że kończymy zagadkę. 4000 zł, kochani, w szafie na literkę S. No, uwaga.
nam brakuje. No brakuje nam czegoś, kochani. Szybciutko, spójrzcie jeszcze raz na tablicę. Może tam odpowiedzi, które się pojawiły. Stringi, stanik, shorty, szwedy, skarpety, szelki, spodnie, szalik, serdak, sznurek, strój, sweter, spódnica, suknia. No i teraz czegoś nam tutaj brakuje. Czego? No kochani, czego nam tutaj brakuje? Przeczytałam wam odpowiedzi, które się pojawiły. To nie są moje odpowiedzi, to są odpowiedzi widzów. Także do studia bardzo łatwo się dostać, bo to są wszystko odpowiedzi osób, które oglądają program, które biorą aktywność w naszej zabawie. Czy jesteś przed telewizorem i wymyśliłeś coś jeszcze na literkę S, co można w szafie znaleźć? Jeżeli tak, to dzwoń. Wiem, że jest czas już kończyć tę zagadkę. Zdaję sobie z tego sprawę. To może umówmy się tak, że poczekamy jeszcze na jeden telefon. No ktoś może za momencik wpadnie na ten pomysł. Zostało już chyba tylko to, co mam w kopercie. Także no aż naprawdę no szkoda by poczekać na tego zwycięzcę. Jeden pomysł. Kochani, szybciutko. Jedna sprytna osoba. Czekamy. No i... Kto pomyślał o czymś? 4000 złotych. Czekamy. Kochani, już nic nie mówię, czekam na zwycięzcę. To jest ten moment. To jest ostatni telefon. Kto pomyślał o czymś jeszcze na literkę S? Coś, co można znaleźć w szafie. I? No kto wie, szybciutko, kochani. Jedna osoba. Kto pomyślał o czymś jeszcze? O czymś, co można znaleźć w szafie? Czekamy. Kochani, nie stringi, nie stanik, nie shorty, nie szwedy, nie skarpety, nie spodnie, nie szalik, nie serdak, sznurek, strój, sztrukse, sweter, spódnica, suknia. To? O czym zapomnieliśmy? O jednej rzeczy. Kochani, ale to jest koniec zagadki, także to jest ostatni pomysł. Czy ma ktoś jeszcze propozycję, którą chce tutaj sprawdzić na antenie? Do wygrania nawet 4000 zł. Czy jest ktoś taki przed telewizorem? No. Czekam. Jedna osoba, która chce jeszcze sprawdzić swoją propozycję, jest czy nie? Czy mamy kończyć zagadkę teraz już? Ajajaj. Bo jeżeli nie ma nikogo nowego pomysłu, to my kończymy tę zagadkę, bo nie ma sensu. Oczywiście, że szkoda, bo 4000 zł można wygrać, no ale my mamy kolejne zagadki przygotowane, przy których też będzie można wygrać pieniądze. Także jeżeli tutaj już pomysły się skończyły i nie wstrzeliliście się w ten pomysł, który mamy w kopercie, prosty pomysł od razu dodam, no to zagadkę chyba kończymy. Kochani, czekamy jeszcze chwilkę. Jedna osoba. 4000 nawet. 704 304 404.
czekam. I jest ktokolwiek? No kochani, telefon widzę, że się nie urywa. To znaczy, że chyba nie macie pomysłu, tak? Jaj. Dobra, czekam na ostatni pomysł. Bardzo proszę reżysera, żeby jeszcze uzbroił się w cierpliwość. Poczekajmy. Została nam już tylko ta rzecz, to ciężko jest się wstrzelić w tą rzecz. Wiesz, nie jest to takie proste. Co z tego, że mamy to w szafie? Co z tego, że jest to proste? Ale trzeba po prostu się wstrzelić. No, trzeba kojarzyć, że jeszcze ta rzecz nam została. Kochani, 10 chwil mamy. Jeszcze czekam. No i 10 chwil nam zostało. Reżyser powiedział, dobra Paulina, poczekaj 10 chwil. No to jeszcze ktoś się wyrobi, na pewno. Przez 10 chwil sprawdzamy jeszcze wasze pomysły. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto pomyślał o czymś innym na literkę S? Mamy pingi, stanik, szorty, szwedy, skarpety, szelki, spodnie, szalik, serdak, sznurek, strój, sztruksy, sweter, spódnice i suknie. 10 chwil jeszcze czekamy na wasze pomysły i jeszcze 4000 zł w grze. Słuchaj, jeżeli nie ma pomysłu, zaczekaj, za chwilkę będą inne zagadki. Dobrze, teraz jest czas dla osoby, która ma nowy pomysł, więc nie wybieraj numeru, jeżeli nie masz nowego pomysłu. Nie blokuj linii, tylko wybieraj numer osoby, które pomyślały o czymś jeszcze w szafie na literkę S. Ta zagadka, słuchajcie, jest dla każdego. Każdy może coś w szafie u siebie znaleźć. Natomiast wiem, że to może być z wyłowieniem akurat czegoś na literkę S. Dzień dobry. Halo? Halo. Dzień dobry. Co w szafie na literkę S możemy znaleźć? Sandały. Bardzo dobry pomysł. Zobaczcie, takie sandały, które teraz przecież pojawiają się na wszystkich stopach. Sandały, dopiero teraz. No przecież to są buty, które królują teraz na naszych stopach. No i my musimy w sandałach chodzić, bo inaczej nie dalibyśmy rady. Ale spokojna jestem, bo wiem, że jest coś przed telewizorem. No i teraz ten ktoś ma jeszcze szansę, żeby sprawdzić swój kolejny pomysł, o ile jakiś inny pomysł. Tylko mamy 9 chwil na to. Czy jest ktoś przed telewizorem jeszcze, kto chce sprawdzić swoją propozycję? Kochani, nie czekajcie do zera, dobrze? Bardzo was proszę, bo będzie za późno. Mówię zwłaszcza nowym osobom, które teraz być może pierwszy raz oglądają program. Nie, numer wybieramy teraz, nie czekamy do zera. Teraz wybieramy numer, sprawdzamy swoją propozycję. Pani sprawdziła pomysł. Świetny pomysł, ale jeszcze nie z koperty. W takim razie o czym jeszcze zapomnieliśmy? Poza sandałami? Ale dobry pomysł, bo proszę. I o to właśnie mi chodzi. 9 chwil. Dla? Kto sprawdzi swój pomysł? Czekamy. Jedna osoba. A to nie wiem, dlaczego jeszcze nie słyszymy telefonu. Nie mam pojęcia. Czekamy. Kochani, 8 chwil. Reżyser mówi, dlaczego nie słyszymy odpowiedzi naszej, że sandały są tak samo proste jak to, co mamy w kopercie. No to mówię mu, że nie wiem dlaczego. No, to jest widzisz tak z tą zagadką, że trzeba
się wstrzelić po prostu z tym pomysłem, który mamy w kopercie. Dlatego właśnie, no usłyszeliśmy sandały, ale równie dobrze mogliśmy usłyszeć odpowiedź, którą mamy w kopercie. Naprawdę, kochani, no to nie ma reguły tutaj. Dlatego ja lubię tę zagadkę, ale wolę tę zagadkę, jak rozwiązujecie ją szybciej. Ale lubię tę zagadkę, bo nie wiem, kiedy usłyszę rozwiązanie zagadki. Czekamy. Jedna osoba. Na Wilanowie, słuchaj. No. Czekamy. Jedna osoba. Kochani, siedem, może ta siódemka będzie szczęśliwa dla kogoś. Kochani, no sandały pojawiły się, prawda? Ale o czym zapomnieliśmy jeszcze? Sandały to jest bardzo dobry pomysł, bo prosty, popularny. Jedna osoba jeszcze. No właśnie nie wiem, nie mogę, słuchaj, rozszyfrować. Nie mogę rozszyfrować właśnie, dlaczego z tymi zagadkami tak jest, bo reżyser mówi, dlaczego tak jest, że nieraz ludzie rozwiązują te zagadki z pierwszymi telefonami. Ja nie wiem, od czego to zależy, słuchaj. Nie wiem. Jedna osoba. Czekamy. Kochani, nieraz te zagadki naprawdę wiecie z pierwszymi telefonami. No właśnie teraz o tym z reżyserem rozmawiam. Reżyser mi popatrz, Paulina, no nieraz te zagadki są rozwiązywane z pierwszymi telefonami, a teraz czekamy. Ja nie wiem, od czego to zależy. Słuchajcie, no to jest jakiś albo fart, albo nie fart. Że się wstrzelicie po prostu w to, o czym my pomyśleliśmy. Równie dobrze mogliśmy sandały włożyć do tej koperty, prawda? No mogliśmy. Żyliśmy coś innego. Dzień dobry. Dzień dobry. Może sztormówka? Sztormówka? No jest to jakiś pomysł, ale za trudny. Sztorm, jak ja zapiszę, dobrze? Sztormiak, ale prawa za pomysł. No ten sztormiak, no jest to pomysł, zwłaszcza, że teraz ta pogoda jest nieprzewidywalna i nieraz nagle się ulewy pojawiają. Także, no tutaj każdy pomysł jest dobry. Słuchajcie, warto każdy pomysł sprawdzać, tylko prostsze mam rozwiązanie w kopercie niż sztormiak. Słuchajcie, 5 chwil mamy jeszcze. I na 5 ostatnich chwil... Ja powiem może wam tak. Zwróćcie uwagę bardziej na swoje nogi, dobra? Bo sztormiak, ale sandały była to lepsza odpowiedź, więc zwróćcie uwagę bardziej na swoje nogi. O! Na tych 5 ostatnich chwil, bo chciałabym, żeby ktoś to zagadnął, więc dlatego podpowiadam. Słuchajcie... Jest część garderoby, którą się nosi od pasa w dół, prawda? No i na tę część zwracamy teraz uwagę. Szybciutko, mamy 5 chwil na to. Od pasa w dół, kochani. O czym zapomnieliśmy? Czyli jakieś swetry, staniki, szelki, nie wiem co tam jeszcze. Sztormiaki, serdaki odpadają. Paliki. Od pasa w dół. Koncentrujemy się na tych częściach ciała. No, kochani, szybciutko, jedna osoba, 5 chwil mamy, uwaga, 4000 złotych nawet. Cały czas te pieniądze są w grze, ale tylko przez 5 chwil. Ja już podchodzę do koperty, bo to jest prawdopodobnie ostatni pomysł. I teraz powinien się ktoś wstrzymać. Bardzo wam podpowiedziałam. Od pasa w dół koncentrujemy się na tych elementach garderoby. No, uwaga,
kto się wstrzeli, kto wykorzysta moment. 5 chwil i uwaga, jeszcze 4000 zł w grze. Czekamy. Jedna osoba, uwaga. Kochani, 5 chwilek. Od pasa w dół, no od pasa w dół, kochani. Ja przeczytam szybciutko, co się pojawiło. Shorty, stringi, szwedy, pety, spodnie, sztruksy, spódnica, suknia, no i tu, prawda, no więc też ją nie. Sandały i to wszystko. O czym zapomnieliśmy? 4 chwile mamy, żeby sobie przypomnieć. Uwaga. 4000 i tylko 3 chwile już. Reżyser bardzo przyspiesza, widzę. Ale on też chce tę zagadkę kończyć. Mówi, Paulina, nam się za bardzo przeciągnęła w czasie. To jest zagadka na rozgrzewkę przeznaczona. My tę zagadkę musimy szybciutko zakończyć. 3 chwile dla kogo? Uwaga. Czekam. I dzień dobry. Dobry. Proszę pana, co pan znalazł w szafie na S? Spodenki. Ja nie bardzo wiem, co z tymi spodenkami zrobić. No spodnie, to spodenki, no można na te shorty mówić spodenki, ale zapiszę te pana spodenki, wie pan? Ale ja bym już uznała odpowiedź spodni, gdyby spodenki były w kopercie, no bo spodnie, spodenki... No, niby może być, prawda? No, ale sami czujecie, no, że to jest bardzo wszystko zbliżone, także... kochani, dobra, mamy jeszcze 3 chwile, także jeszcze ktoś zdąży wpaść tutaj do mnie do studia. 3 chwile i 4000 zł w grze. To coś, co mam w kopercie, no, się pasa w dół. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto pomyślał o czymś właśnie jeszcze, o czym zapomnieliśmy? Spójrzcie na tablicę, co się pojawiło, żeby nie było żadnej powtórki. Jedna osoba jeszcze jest mi potrzebna, która sobie przypomniała o jakiejś rzeczy, o której nam po prostu wyleciała z pamięci. No kochani, tak to nieraz jest. Dlatego najlepszym rozwiązaniem przy braniu udziału w tej zagadce jest pójście do swojej szafy. Jak szukamy czegoś w kuchni, to biegniemy do kuchni. Jak gramy coś w szafie, to biegniemy do szafy. Gramy szafę, przeglądamy rzeczy i coś tam na pewno znajdujemy. Kochani, na pewno ktoś jeszcze coś znalazł i na pewno ktoś znalazł to coś, co ja mam tutaj w kopercie. 3 chwile masz, żeby wybrać numer, wpaść do studia. Ja nie wiem, czy to jest czas już na otwieranie tej szafy i szukanie, czy to raczej jest już czas dla osoby, która coś w tej szafie jeszcze nowego wyłowiła. Oczywiście zawsze można spróbować, a póki nie usłyszę rozwiązania i póki mamy jeszcze te 3 chwile, to możesz cały czas grzebać w tej szafie, robić jeszcze większy bałagan, przegrzebywać te rzeczy, szukać. Może znajdziesz, jeszcze w ostatnim momencie może udać się właśnie coś tam wyciągnąć z tej szafy, co jest na literkę S. Kochani, szybciutko, 3 chwile dla... Dla kogo? Czekamy. Jedna osoba jeszcze jest mi potrzebna. Kto? No i co się dzieje? Nikt już nie ma pomysłu. Kochani, mamy 3 ostatnie chwile, także za momencik ta zagadka stąd znika. Znikają pieniądze. Będą zagadki, od razu powiem, trudniejsze. Jeżeli teraz więc znalazłeś coś jeszcze na literkę S w szafie, to na twoim miejscu bym... Abym wybrała numer, bo nie wiesz, czy z kolejnymi zagadkami sobie poradzisz. Szybciutko dzwoń. 704-304-304. Kochani, patrzymy na tablicę. Były stringi, były shorty, były szwedy, skarpety, spodnie, sztruksy, spódnica, suknia, sandały. I spodenki, ale brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, którą nosimy od pasa w dół. Co nosimy jeszcze od pasa w dół? Coś, o czym zapomnieliśmy. Kochani, no to jest w mojej koperce.
Mamy trzy chwilki, uwaga! Wybieramy razem numer z tymi osobami, które pomyślały o czymś jeszcze. 704-304-304. Uwaga, 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 uwaga! Jedna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? Czekam. No. I... Kto wpada do studia? Trzy chwile. Kochani, 4000 zł. I ktoś te pieniądze za chwileczkę może z tego studia wziąć. To jest program, więc te chwile za momencik stąd znikną. Jak pojawi się zero, będzie za późno. Jedna osoba jest mi potrzebna. To już chyba zostało tylko to, co mam tutaj w kopercie, bo mówimy o rzeczy pasa w dół, prawda? Także już chyba tylko to, co mam w kopercie zostało. Kto wpadnie na ten pomysł jako pierwszy, ten będzie miał szansę wygrać 4000. Uwaga! 704, 304, 304. Czekam. No i uwaga, kto ma pomysł? No kochani, szybciutko walczymy. W szafie na S. No o czym zapomnieliśmy? Nie chce mi się wierzyć, że nikt o tym nie przypomniał sobie. Jestem pewna, że jest przed telewizorem osoba, która o tym myśli, która to znalazła w swojej szafie. Trzy, o już tylko dwie, kochani. Pojawi się tutaj zero, będzie za późno, więc to jest chyba szansa dla ostatniej osoby. Tylko proszę, żeby wybierały numer te osoby, które mają przygotowany nowy pomysł, dobrze? Żeby nie było tutaj jakichś głuchych telefonów, żeby nie wybierały numeru osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, które mają nowy pomysł. Od pasa w dół. Taki element garderoby nas interesuje, który oczywiście tutaj się jeszcze nie pojawił. Kto ma pomysł? Czekam. Uwaga. Jedna osoba jeszcze. Kochani, kto wykorzysta szansę? Jeszcze czekamy. Ostatni moment, kochani, dla... Dzień dobry. Dzień dobry. Może stopki? Fajny pomysł, wie pani, podoba mi się ten pomysł, nie z koperty, co prawda, ale rzeczywiście stopki jak najbardziej, stopki jak najbardziej się przynajmniej u mnie w szafie znajdują i myślę, że w wielu szafach to są bardzo wygodne, no i zwłaszcza na lato, prawda, na przykład do jakichś trampeczek sobie można te stopki zarzucić. Kochani, ale jeszcze nie stopki, jeszcze jedna osoba ma szansę, bo mamy ostatni moment. Nie ma tutaj zera. Ostatnia osoba ma szansę sprawdzić swój pomysł. Kto pomyślał o czymś innym jak stopki? Ale mam taki pomysł. Jeżeli kolejna osoba trafi w słowo z koperty, to ja takiej osobie zapłacę, kochani, 50 zł. Uwaga! 50 zł za każdy kolejny nowy pomysł. Jeżeli oczywiście nie usłyszę pomysłu z koperty. No bo te stopki tutaj usłyszałam, to jest fajny pomysł i rzeczywiście... Myślę, że na przykład mogę usłyszeć jakąś odpowiedź, nie z koperty, ale równie fajną i rzeczywiście, która związana jest z elementami garderoby od pasa w dół. Taka osoba, która nie wstrzeli się nawet w odpowiedź z koperty i tak zarobi pieniądze. Czyli to jest taki najprzyjemniejszy moment zabawy. Każdy wygrywa pieniądze. Jeszcze jest jedna chwila na sprawdzenie swojej propozycji. Czy jest ktoś taki przed telewizorem?
Uwaga, 704-304-304. Co jeszcze nosimy? Od pasa w dół. Nie stopki, nie spodenki, nie sandały, nie spódnica, nie sztruksy, nie spodnie, nie skarpety, nie szorty i nie stringi. Uwaga! I nie szwedy. W takim razie co? Ostatni moment, kochani, za chwilkę będzie za późno. Moment pojawi się tutaj zero. Każdy wygrywa teraz pieniądze. Sprawdź swój pomysł, ale pod warunkiem, że masz propozycję na element garderoby od pasa w dół. Za inny nie będę mogła zapłacić. Tylko płacę za taki element garderoby od pasa w dół. Chodzi o to, żebyście mnie słuchali, żebyście zarejestrowali wszystkie moje wskazówki, bo ja wam tutaj podpowiadam. Ja chcę, żeby jak najszybciej ktoś zarobił pieniądze. Moi, ostatnia szansa chyba to jest dla ostatniej osoby. Ostatni moment. Kto go wykorzysta? Czekamy. I 704-304-304. Uwaga! I mamy zero. Kogo słyszę w studio? Jaka jest odpowiedź? Będzie to odpowiedź za 50 zł, czy nawet za 4000. Uwaga! Czekamy! Mamy zero, ale ja jeszcze na ten telefon poczekam. Dzień dobry! Dobry. Witam pana. Co mamy w szafie na S? Może slipki? Bardzo dobry pomysł! Bardzo dobry pomysł za 50 zł. Jak ja się cieszę, że jest. Mam tę nagrodę pocieszenia i że reżyser się na to zgodził, bo tak nie wygrałby pan pieniędzy, a tak, tak jak mówiłam, każdy wygrywa pieniądze. Zapisuję już ten pana pomysł tutaj w tablicy. Świetny pomysł, reżyserka. Czy pomyślałeś o slipkach? Nie. Nie pomyśleliśmy o slipkach, dlatego ja proszę cię o błyskawiczną dogrywkę, dobra? Absolutnie nie kończymy naszej zagadki. Slipki to jest pomysł za 50 zł, a teraz pewnie usłyszymy pomysł za nawet 4000, także robimy błyskawiczną dogryweczkę, dobra? Ściągaj to zero i robimy dogrywkę. Kochani, dogrywka, ale pamiętajcie, ja dziękuję reżyserowi, że się zgodził. Słuchajcie, no nie pomyśleliśmy o tych slipkach, dlatego się zgodził. Dogrywka. Dogrywka ma to do siebie, że jest krótka. No jest dużo krótsza niż ta część taka główna, jak to w meczu na przykład, prawda? Także tak samo i w naszym programie. Długo czekać nie będę, czekam na jeden telefon. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto pomyślał o czymś innym niż slipki, stopki, spodenki, sandały, spódnica, sztruksy, spodnie, skarpety, szwedy, szorty i stringi? Dogrywka dla ostatniej osoby, kochani. O czym zapomnieliśmy? Kto pomyślał o czymś innym niż slipki? Pan tutaj powiedział slipki, wygrał 50 zł. Teraz ja bym chciała komuś wręczyć już nawet 4000. Czekam tylko i wyłącznie na przygotowane osoby. Uwaga! Błyskawiczna dogrywka! 704-304-304. Czekam tutaj na was. Kochani, uwaga. Rozwiązujemy zagadkę. Z tym telefonem musi się udać. To jest dogrywka. Czekam na jeden telefon. Jeden, jedyny telefon od... Od kogo? Kto wykorzysta to, że tak dogrywka tutaj z nami jest? Że reżyser się zgodził na dogrywkę. Dobra, momencik. Reżyserka, to musimy kończyć. To daj ludziom jakieś 3-4 minuty, nie wiem, jakiś czas taki, żeby jeszcze zdążyli się skoncentrować, żeby jeszcze pomyśleli. 4 minuty, bardzo ci dziękuję.
No to kochani, tej zagadki tutaj nie ma. To jest czas dla osoby, no, która ma rozwiązaną zagadkę. Na pewno uda się wybrać numer i wpaść tutaj do studia. Jeżeli nie masz zagadki rozwiązanej, spróbuj jeszcze. Jeszcze spróbuj, poszukaj jeszcze raz w tej szafie. Jeszcze jest szansa. Jeszcze nie usłyszałam telefonu. Mamy 4 minuty, niecałe już. Co można znaleźć? Pamiętaj, że od pasa w dół te części garderoby mnie interesują. Nie slipki, nie stopki, nie spodenki, nie sandały, nie spódnica, nie szruksy, spodnie, skarpety, szwedy, shorty, stringi. To są odpowiedzi, które się pojawiły, ale jeszcze nam czegoś tutaj brakuje. No jeszcze o czymś zapomnieliśmy. Jeszcze jest jedna część garderoby, jeden element garderoby właśnie, który nosimy od pasa w dół i o nim zapomnieliśmy. Nie wiem jakim cudem, ale kochani, wiem, że ktoś sobie w ciągu 3 minut przypomni, bo właśnie tyle czasu nam zostało tej naszej dogrywki, bo to jest dogrywka w tym momencie na antenie. Kochani, to jest program na żywo i ta dogrywka będzie jeszcze 3 minutki, więc jeżeli ktoś chce sprawdzić swój pomysł, to to jest ostatnia szansa chyba dla jednej już osoby. Coś mi się wydaje, że tylko jedna osoba ma szansę już sprawdzić swój pomysł, dlatego jeżeli chcesz wpaść tutaj do studia, to teraz musisz wybierać numer. Masz 2 minuty i 40 kilka sekund. 704 304 304. Czekam. Jedna osoba? Kto to będzie? Minuta 40. I uwaga, 1,5 minuty. Kochani, jedna osoba. Minuta 15. Kończymy zagadkę. Minuta. Czterdzieści kilka sekund. Nawet już nie patrzę na ten zegar, ja tylko nasłuchuję na dźwięk telefonu. To jest szansa dla ostatniej osoby. Jeżeli chcesz wpaść do studia, to teraz wybieraj numer. Nie czekaj do zera. 704-304-304. Masz pół minuty. Kto? Kto tu wpada? Jeszcze czekamy. I 20 kilka sekund. No. Kończymy zagadkę. 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kochani, uwaga! Kogo słyszę w studio? Czas się skończył? Kto skojarzył? Jeżeli ktoś skojarzył, to teraz szybciutko wybieramy razem numer 704 304 304.
Dzień dobry. Dzień dobry. Co to może być? Sznurówka. No jakiś pomysł to jest za 50 zł, no bo rzeczywiście od pasa w dół, tak? No ale to byłoby chyba podchwytliwe, tak mi się wydaje, gdybyśmy o sznurówki pytali. Sznurówka. Nie. 50 zł oczywiście pan wygrywa dzisiaj, ale zbyt skomplikowane, takie zbyt podchwytliwe by to było. Dlatego ja nie wiem, co na to reżyser, ale ja mam taką propozycję dla reżysera, żebyśmy jeszcze poczekali na jeden jeszcze telefon, dobrze? Poczekajmy na jeszcze jeden telefon, no bo zobacz, ludzie walczą i są ludzie przed telewizorami i starają się coś tam nowego wyłowić. 50 zł to jest nagroda. Wygrało dwóch panów, no a może tak do trzech razy sztuka. Okaże się, że ze trzecim telefonem uda się komuś zarobić nawet 4000. Ja mam taką prośbę do reżysera, żeby kazał mi zrywać koperty. Ja przynajmniej tej koperty nie zerwę, tylko bardzo cię proszę, żebyś ty też nie wyświetlał rozwiązania. Kochani, 4000 zł. Także robimy taką może drugą dogrywkę. No bardzo cię proszę, bo widzisz, że ludzie walczą, ale nie skojarzyli. Więc może byśmy jakoś podpowiedzieli ludziom, wiesz co, ja prześlę najlepsze dzisiaj odpowiedzi, które się pojawiły. Mówiłam, kochani, i najlepsze były spodnie, kedy, shorty, sztruksy na pewno. Spodenki jeszcze były i shorty, no ale nie. Słuchajcie, te trzy najlepsze odpowiedzi, spodnie, szwedy, sztruksy. Spodnie, najlepszy pomysł. Słuchaj, te spodnie, które są w kopercie, no to może troszkę wyszły z mody, chociaż teraz wracają, tak jak te szelki. Ale wiesz co, ja bym dała taką podpowiedź, wiesz, bo one wracają, ale też teraz zaczynają je nosić tylko te osoby, które interesują się modą, a one tak na co dzień to wyszły z mody. Może ja dam taką malutką podpowiedź. Znaczy, ty tę podpowiedź musisz zaakceptować, prawda? No, zrobisz to ten, to co ustaliłam? No, słuchajcie. No to teraz spodnie. Kto skojarzy? Ale to jest na ostatnią sekundkę dosłownie naszej zagadki. Może myślałeś o tym od początku programu? Ja wam mówiłam, że pewnie jest osoba, która skojarzyła, która znalazła to w swojej szafie. Tylko pewnie wydawało ci się, że to niemożliwe, żeby te spodnie siedziały tutaj w kopercie. A jednak to są właśnie te spodnie. Nie sztruksy, nie szwedy, tylko uwaga, też na szy. Fajne na lata, bo takie przewiewne, więc na lata one są super, naprawdę. Dlatego mówiłam, że może gdzieś tam suszą na balkonie. To są spodnie, które mogą nosić i mężczyźni, i kobiety. Kto skojarzył? Znacie tę nazwę, kochani, na pewno znacie. Trudna jest do skojarzenia, ale ktoś skojarzy. I dla osoby, która skojarzy w tym momencie, nawet 4000, kochani, ale to jest ostatnia szansa. Musimy kończyć zagadkę. Jakie to spodnie? Uwaga, kto skojarzył? Jedna sprytna osoba? Czekamy. Musi się komuś udać. Ktoś musi zarobić te pieniądze, kochani. No dwie osoby wygrały 50 zł, no to czas na tego głównego zwycięzcę. To trzech razy sztuka. Kto skojarzy? Spodnie. Słuchajcie, inaczej na te spodnie mówi się aladynki, może tak wam podpowiem. Może ktoś na przykład właśnie wtedy skojarzy, ktoś to interesował się, bawił się wcześniej, tak przed laty. Na jakie spodnie mówimy aladynki? Jak one się nazywają? Szybciutko, kochani, jedna sprytna osoba. My razem numer 704-304-304. Uwaga! Bo ja muszę kończyć tę zagadkę. Reżyser się zgodził, ale powiedział, dobrze, Paulina, to jest ostatnia szansa na to, żeby ludzie rozwiązali tę zagadkę. W takim razie 4000 zł mam dla jednej sprytnej osoby. I ktoś te pieniądze za chwileczkę, mam nadzieję, że stąd zabierze. Tylko najpierw musicie skojarzyć, jakie to spodnie, o jakie spodnie mi chodzi. Kochani, szybciutko, jedna osoba, uwaga. No.
Dziwna nazwa, może właśnie w tej nazwie tkwi problem, bo pewnie Aladynki nazwę to kojarzycie, a tutaj może nazwę nie każdy kojarzy, może to jest właśnie problem. Ale ktoś sobie przypomni, jeżeli ktoś sobie przypomni, to ma szansę wygrać 4000 zł. Jeżeli sobie już przypomniałeś, nie czekaj. Czekam. Moment, daj ludziom chwilkę, żeby się skupili. Daj ludziom, żeby się zastanowili. Daj ludziom chwilkę, dobrze? To jest skomplikowana nazwa. Te nazwy może nie każdy kojarzy, tak jak tak teraz sobie zaczynam myśleć. Więc może ludzie potrzebują więcej czasu. Sekundkę, zobaczysz, że się uda. Skoro już tak daleko jesteśmy na finiszu tej zagadki, to teraz nie pozwólmy na to, żeby ludzie nie wygrali tych pieniędzy. Niech ktoś sobie zarobi te 4000 zł. Czekamy. Uwaga! Kto ma pomysł? Kojarzył? Kto uzupełnił te literki? Spodnie. Inaczej Aladynki, takie przewiewne, no takie, one fajne są na lato, ja bardzo lubię właśnie na lato, bo są przewiewne, bo na przykład zobaczcie dżinsy, jakieś rurki jak sobie założymy, to ciężko latem wytrzymać, a jak patrzę na mieście, to coraz więcej osób nosi te spodnie, one wracają do łask, naprawdę. Tylko może właśnie nie kojarzycie tej nazwy, może kojarzycie tę nazwę Aladynki. Szybciutko, trzeba sobie przypomnieć. Jedna osoba jest im potrzebna. No Aladynki nie mogą być, bo szukamy dzisiaj na S. Trzy. Poczekaj, teraz sobie przypomnij, zaraz ktoś skojarzy. Daj ludziom szansę. 4000 zł nawet. To są bardzo duże pieniądze, także musimy sekundkę zaczekać. Uwaga. Jedna osoba, kto skojarzył? Kochani, 704. 304. 304. I... Kto skojarzył, no? Czekamy. No i jedna sprytna osoba, uwaga, jakie to są spodnie, szy? One teraz właśnie wchodzą znowu na ten rynek modowy, one coraz częściej się pojawiają na ulicach, przynajmniej we Warszawie, tylko właśnie zastanawiam się, że może na pewno kojarzycie, jak one wyglądają, tylko może po prostu z nazwy ich nie kojarzycie. Właśnie te Aladynki, ale one mają też inną nazwę. Inną nazwę właśnie, która jest na literkę S. Tutaj macie literki, musicie te literki uzupełnić. 5 literek musicie uzupełnić. Kochani, kto sobie poradzi? Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Szy? Jak się nazywają te spodnie? No. Kto sobie przypomni? No musi ktoś sobie przypomnieć. No nie chce mi się wierzyć, żeby nikomu się nie udało tej rozwiązać. No nie ma takiej możliwości, kochani. No musi się udać. Trudna nazwa, prawda? No, na tym polega problem z tą zagadką. Ale uda się. Oj, spokojnie, uda się. Zobaczysz, tylko jeszcze daj ludziom szansę, daj ludziom czas. Daj ludziom czas na zastanowienie się, na skojarzenie tej nazwy. Może poszukajcie, jak inaczej nazywają się Aladynki. No. Kochani, do studia można łatwo się dostać. To są wszystko odpowiedzi naszych widzów, także zobaczcie, ile ja miałam dzisiaj telefonów, także po prostu czekam na telefon od osoby, która skojarzyła nazwę. Musi ktoś taki być przed telewizorem. Jedna sprytna osoba. Kto skojarzy? Czekamy. Na pewno coś skojarzy.
No musi się udać, to jest ostatni moment. Kochani, wybierzmy razem numer z tymi osobami, które skojarzyły. 704-304-304. Uwaga! Jedna osoba jest mi potrzebna, kto to będzie? Ja czekam i kto wpada do studia? No muszę tutaj kogoś usłyszeć, no kochani, ja chciałam sobie, żebyśmy tę zagadkę zakończyli, żebym miała zerwać kopertę i żeby nie usłyszeć mojego zwycięzcę. Jak się nazywają te spodnie? Kochani, kończymy zagadkę. Ostatni dzwonek. No jak się nazywają te spodnie? Moment, dobrze. Ostatnie 4 chwile z programu. 4000 to ostatnie 4 chwilki ode mnie. Kochani, będziemy musieli kończyć. 4 chwile. Trudna nazwa. Aladynki to jest łatwiejsza nazwa, no ale... Jakoś tak nie pomyślałam, że może rzeczywiście będziecie mieli problem ze skojarzeniem nazwy, że wiecie, jak te spodnie wyglądają, mówicie na nie Aladynki, a może problem będzie po prostu tkwił w nazwie. Kochani, 4 chwile na 4000 zł jeszcze. Kto skojarzył, niech nie czeka do zera. 704-304-304. Uwaga, ostatnia szansa dla... Kto sobie przypomni, jaka to jest nazwa? Jedna osoba. No musi ktoś skojarzyć. 4 chwile. Kto to będzie? No, kochani, czekamy. Ale co ty robisz? Ja powiedziałam, że będę odliczać. Nie, no reżyser mówi, że ja za wolno odliczam. No dobrze, ale to też nie rób jakiegoś takiego przyspieszenia nagłego, dobrze? 4 chwile mamy. Zróbmy tak, żeby ktoś jeszcze zdążył skojarzyć tę nazwę. Kochani, szybciutko. Nie wiem, zastanówcie się, może zapytajcie kogoś, może zadzwońcie do kogoś, jak inaczej nazywają się Aladynki. Ktoś na pewno będzie wiedział. 4 chwile dla... Kto skojarzy? Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. I jeszcze mamy szansę. Ktoś jeszcze ma szansę. Kochani, 4 ostatnie chwile i czekamy. Jedna osoba. 4 chwilki. Za moment. Chcemy tę zagadkę kończyć, także jak tutaj pojawi się 0, to tę zagadkę, kochani, zakończymy. No ja już jestem przygotowana, żeby oddać komuś te 4000 zł. Jeszcze przez 4 chwile te 4000 zł cały czas w grze. Także czy jest przed telewizorem osoba, która skojarzyła, jakie to są spodnie? Trzy. Uwaga. Czekam. Kto sprytny skojarzył? No kochani, szybciuteńko, naprawdę nie mamy czasu. Mamy 3 chwile i za 3 chwile ta zagadka zostaje rozwiązana. Będę musiała, słuchajcie, no, tę niebieską kopertę otworzyć. Także ja jestem, pamiętajcie, przygotowana, żeby komuś oddać te 4000 zł. Reżyser mówi, ściąga już tę niebieską kopertę. No niestety, no niestety musimy kończyć zagadkę.
Mamy 4000. Trzy chwile. Koperta już jest tutaj otwarta. Także ja pomalu będę się zbliżać do tego, żeby pokazać rozwiązanie, ale mam nadzieję, że komuś z was się uda, że ktoś mnie wyprzedzi, że ktoś wybierze ten numer, nim ja to rozwiązanie pokażę. 704 304 304. Trzy chwile mamy. Kto? Kto tu wpadnie? No, czekam. I? Kochani? Dwie chwile. Kojarzył? Szy jak? No, kochani, no ja mam tę odpowiedź tutaj w kopercie zapisaną. Mam nadzieję, że zanim pojawi się zero, usłyszę dźwięk telefonu. Bo jak pojawi się zero, to ja będę musiała odgiąć kartkę, rozłożyć tę kartkę i pokazać wam, jaka jest nazwa tych spodni. I wtedy 4000 przypadną. Kochani, dwie chwile ostatnie. Kończymy. 704 304 304. Jedna osoba. No i? Kto powalczy? Kochani, bo mamy ostatni moment. Uwaga! Zanim pojawi się zero, muszę usłyszeć telefon. 704 304 304. Uwaga! Kto wpada do studia? Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Czekamy. I? Szybciutko. No i? Uwaga. Jeszcze jest ostatnia chwila. Jeszcze nie pokazuję rozwiązania, ale jak pojawi się zero, nie będę miała innego wyjścia. Kto? Kto skojarzył? Szybciutko, jedna sprytna osoba. My naprawdę nie mamy już czasu. To jest naprawdę koniec tej zagadki. No, uwaga! Dobrze, po raz ostatni wybierzmy numer. 704 304 304. Uwaga! Ostatnia szansa. No, czekamy. Kochani, mamy zero. Uwaga!
Kogo słyszę w studio? Jedna osoba. Teraz. Nie mamy już czasu. Muszę cię teraz usłyszeć. Jak się te spodnie nazywają? Trzy. Inaczej Aladynki to? Na szy. Szy. Przewiewne. Uwaga. Muszę teraz usłyszeć telefon, bo za chwilę będę musiała pokazać, jakie jest rozwiązanie. Będzie za późno wtedy na 4000. Uwaga. Czekam. Kto wpada do studia? Kochani, teraz. Ani jednej osoby nie ma? Jedna osoba mi jest potrzebna. Czekam. Kochani, jest jedna osoba, czy mam pokazać rozwiązanie? Bo jeżeli nie ma nikogo, to ja pokazuję rozwiązanie, żebyśmy zdążyli jeszcze kilka zagadek zrobić tych innych. Szybciutko, dyktuję numer 704-304-304. Ktoś tu wpada? No bo jak nie wiecie, jakie to są spodnie, to nie ma sensu. Inaczej Aladynki. Kochani, jedna osoba. Kończymy tę zagadkę, także to jest ostatnia szansa. Aladynki? A inna nazwa to? Kochani, ja już nie wiem, co ja mam wam powiedzieć, no bo wiem, że wiecie, jak te spodnie wyglądają, na pewno. Tylko problem tkwi w nazwie najprawdopodobniej, tak? No trudna jest ta nazwa, no nietypowa rzeczywiście. Może jakoś tak nie pomyślałam, dlatego że tą modą się interesuję i myślałam, że ta nazwa jest dla wszystkich. Ja sobie myślę, że przecież te Aladynki częściej się mówi. Jeszcze moment, poczekajmy, dobrze? Sekundkę. 704-304-304. Uwaga! Wiesz co, może dorzuć jeszcze jedną literkę. Jedną literę jeszcze dorzuć. Ja wiem, że gramy o 4000, ale widzisz, że jest problem z tą zagadką. Jeszcze jedną literkę dorzuć. I zobaczysz, że usłyszę telefon. Którąkolwiek, no. Jedną literę. Czekamy. No i co ty na to? Słyszysz, co ja mówię? Pokaż jedną literkę jeszcze. Bardzo cię proszę. Jedną literkę jeszcze pokaż. Którąkolwiek. Ułatwi to zadanie. Zobaczysz, bo problem tkwi w nazwie. Ludzie wiedzą, co za spodnie. A może ktoś tą nazwę wtedy skojarzy, jak dasz jeszcze jedną literę. No. No i co? Jesteś tam, Marcinku?
tą jedną literę jeszcze. Jeszcze jedną literkę poproszę. Na ten ostatni moment, dobrze? To jest taka błyskawiczna dogrywka. Jedną literkę jeszcze poproszę. Dobrze, kochani, na 2,5 minuty będzie jeszcze jedna literka. To szybciutko poproszę tę literę. Zanim oczywiście zegar wystartuje, poproszę jeszcze jedną literkę. Ale kochani, nie będzie więcej czasu. Jest, kochani, literka R, zegar ruszył, to jest czas dla kogoś, żeby skojarzyć. Jeżeli tylko skojarzysz, od razu wybieraj numer, wpadasz tutaj do mnie do studia, walczysz o 4000. A może teraz utwierdziłeś się w swoim pomyśle, bo może od początku myślałeś właśnie o tych konkretnych spodniach, tylko nie do końca byłeś przekonany, że właśnie tak brzmi. Dokładnie, tak brzmi ta nazwa. No i teraz masz 2 minuty i kilka sekund na to, żeby wybrać numer, trafić tutaj do mnie do studia. Kochani, 704. 304 304. Uwaga! Niecałe 2 minutki. Jedna setna osoba. Kto to będzie? Jak się te spodnie nazywają? Inaczej Aladynki. Przewiewne, takie obszerne. Fajne na lewo. Minuta 45 sekund. Słuchajcie, musimy kończyć tę zagadkę, bo kolejna trudniejsza zagadka już na nas czeka. Już reżyser mają przygotowaną. Także tę zagadkę już kończymy. I 30 kilka sekund. Ta zagadka są znika. Ja mam tutaj w kopercie nazwy tych spodni. Kto skojarzył, za moment stanie przed szansą wygrania 4000 zł. Mamy minutę i 20 kilka sekund. Kochani, kto? Jeszcze czekam. Uwaga. Minuta. No, moi drodzy, szybciutko. 50 kilka sekund, kochani, kończymy zagadkę. Uwaga. I jak się nazywają te spodnie? Kto mi powie? 704, 304, 304. Uwaga. Jedna osoba. Pół minutki. Dwadzieścia sekund, uwaga. No kochani, ktoś za moment wygra 4000. Jestem przekonana, że się uda. 15 sekund. Kończymy. 10 i 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden i musi się udać teraz. Kto? Czekamy. Uwaga. Jedna osoba. Ale teraz. I muszę pokazać rozwiązanie szybciutko. Jedna osoba teraz. Kto tutaj wpada? Kochani, jedna osoba. 4000 zł nawet. Dla... Uwaga! 704-304-304. Czekam. Wiem. Czekamy.
No. Kochani, jedna osoba, uwaga. Czekam. Kochani, no szybciutko jeszcze może ktoś zdąży. Moment, reżyserka. To jest tak trudna nazwa, że ludziom ciężko jest sobie tę nazwę pewnie przypomnieć. Kochani, szybciutko, jedna sprytna osoba, nawet 4000 zł może wygrać. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się te słodki nazywają? No szarawary. Gratulacje, gratulacje. Pewnie, że szarawary. Gratuluję pani serdecznie. Wygrała pani nagrodę gwarantowaną, czyli 100 zł, a już teraz szybciutko będziemy walczyć o bonus. O bonus. Tak, mamy 30 sekund i mam tradycyjnie dla pani 5 pytań. Zaczynamy. Jest pani gotowa? Halo? Tak, tak, próbujemy. Dobra, pytanie pierwsze. Ile dni ma w tym roku sierpień? 31. Podaj wzór chemiczny dwutlenku siarki. SO2. Kto napisał powieść Ciemno prawie noc? Nie wiem. Może niech pani strzela, w tym roku ta powieść została nagrodzona. Nie mam pojęcia. Nagrodę Nike dostała. Nie wiem. No trudno, no za mało czasu, tak? No bo pewnie by pani sobie wtedy przypomniała. Joanna Bator, ja to oczywiście polecam. Kochani, gratuluję, gratuluję serdecznie pani, która wygrała w tym momencie nagrodę gwarantowaną. No bonusa wygrać się nie udało. Ale może będzie jeszcze szansa na wygranie bonusa przy kolejnych zagadkach, no bo mamy jeszcze troszeczkę czasu, kochani, bo ta zagadka została w końcu rozwiązana. Powiem tak, ufno, nieraz te zagadki rozwiązujecie naprawdę dużo, dużo szybciej. Dzisiaj troszeczkę się z tą zagadką męczyliśmy, ale na całe szczęście jeszcze czas jest, także ja szybciutko reżysera proszę o to, żeby nie tracił czasu i dał nam kolejną zagadkę. Widzę, że będzie to zagadka za stówkę. Ojejku, jakieś krówki tutaj się pojawiły. To ja poproszę przede wszystkim, żebyś ty te krówki pokazał na pełnym ekranie, żeby się powiększył. Żeby widzowie mogli jakoś jak najszybciej mogli znaleźć tę krowę różniącą się od pozostałych, bo tutaj szukamy jednego obrazka różniącego się od pozostałych. Kochani, jeszcze ważna informacja. Nie musicie mi mówić, czym ta krowa się różni. Podajecie mi tylko współrzędne obrazka różniącego się od pozostałych. Literka i cyfra. 100 zł wygrywa taka osoba. Kochani, mam nadzieję, że szybciutko sobie poradzicie z zagadką, no bo mam nadzieję, że też jeszcze jakieś zagadki bonusowe będą nas czekać. 704-304-304 to jest ten numer, który powoduje, że za momencik ktoś wpadnie tutaj do mnie do studia. Ja czekam i nie chcę was troszkę tak rozpraszać, nie chcę wam przeszkadzać, więc czekamy. Jeżeli ktoś ten obrazek znajdzie, no to szybciutko. No wybiera numer do studia, ja tutaj na was czekam.
kochani, nie słyszę telefonu. Trochę się martwię, bo byłam przed chwilką u reżysera i rzeczywiście u niego na komputerze, jak się patrzy tak blisko na tę zagadkę, to ten mały, subtelny szczególik jest bardzo ciężko wypatrzeć. Naprawdę. No mnie się, powiem wam szczerze, że nie udało. Reżyser mi pokazał, gdzie jest ta różnica. Dlatego ja zaproponuję od razu w tym momencie nawet 2000 zł w bonusie. Nie udało się bonusa odnieść, także poczekajmy, na kolejnej zagadce damy też bonus, ale przy tej zagadce już też zaproponujmy bonus. To tło się tutaj z niebem zlewa. Poza tym jest sytuacja taka, że ta krówka ma tutaj mnóstwo tych szczegółów, mnóstwo detali, więc jest problem z tą zagadką. Reżyser zgodził się na 2000 zł. Kochani, no dobrze, szybciutko. I czy jest przed telewizorem osoba, która już znalazła ten obrazek? Zagadka była w powiększeniu, teraz wróciła do swojego poprzedniego rozmiaru. A żeby tę zagadkę rozwiązać, to trzeba na pewno podejść blisko do ekranu telewizora. Reżyser mi pokazał na ekranie komputera ten obrazek różniący się od pozostałych. To jest naprawdę taki niuansik, to jest taki szczegół, to jest subtelna różnica. I ja mówię do reżysera, że przecież nie każdy będzie w stanie wypatrzyć tę różnicę. On mówi, no właśnie o to chodzi ze zagadką. Więc ja mówię, skoro nie każdy będzie w stanie zauważyć tę różnicę, to ja poproszę cię o 2000 zł. Reżyser zrozumiał to, dał 2000 zł. Także kochani, jeżeli jest jedna osoba, która ma sokoli wzrok, jest sprytna, nie dostrzegać obrazek różniący się od pozostałych, to niech teraz szybciutko wybierze numer 704-304-304. Czekamy, uwaga! No, ja myślę, że tutaj może być problem z tą zagadką. Jak ty mi pokazałeś, na czym ta różnica polega, to jest taki niuansik, to jest taki, że autentycznie jest bardzo, bardzo ciężko znaleźć ten obrazek różniący się od pozostałych, więc nie wiem, jak to będzie z tą zagadką. No ja mam nadzieję, że się komuś uda. Ja z mojej strony wywalczyłam od reżysera tutaj te pieniądze, które mogłam. Nie miało być pieniędzy, tak jak wam mówiłam, przy tej zagadce. Bonus miał być przy kolejnej, ale no trudno, no nie udało się oddać nam bonusa przy tamtej zagadce, więc może oddajmy przy tej, a przy kolejnej też jeszcze może uda nam się bonusa oddać. Także kochani, no więcej szans na te bonusy nam się dzisiaj zrobiło. Kto widzi ten obrazek różniący się od pozostałych? Tylko trzeba tutaj mieć refleks. Bardzo ważna informacja, że nie musisz mi mówić, na czym ta różnica polega. Wystarczy, że podasz mi współrzędne obrazka. Czyli podajesz mi literkę i cyfrę, czyli na przykład mówisz A1, że ta krowa różni się od pozostałych. I nie interesuje mnie kompletnie, czym ta krowa się od pozostałych różni. Kurczę, no jest problem z tą zagadką. Słuchaj, wiesz co? Ja nie wiem, co mamy zrobić. Nie wiem, czy jest ekspert przed telewizorem, wiesz, bo tutaj trzeba być sprytnym, trzeba mieć sokoli wzrok, trzeba być po prostu bardzo dobrym w tego typu zagadkach. A nie mam pojęcia, czy taka osoba jest, ale moment, jeszcze nie mamy tej zagadki. Jest godzina 18, zobaczysz, że się uda, bo ludzie teraz wracają do domów. Więc więcej osób przed telewizorem, więc większa szansa, że za moment może jakiś ekspert włączy telewizor i tę zagadkę rozwiąże. Więc jeżeli jest jakiś ekspert przed telewizorem, to niech szybciutko teraz wybierze numer. Uwaga, 704. 304-304, 2000 zł nawet i zagadka dla eksperta. Czy jest przed telewizorem jakiś ekspert? Cieszy mnie to, że jest godzina 18, więc większa szansa, że więcej osób teraz nas ogląda niż na początku na przykład programu, kiedy wszyscy siedzieliśmy w pracy. Teraz już, no już 18, to już nawet ci, którzy pracę o 17 skończyli, pewnie wrócili do domu. No więc teraz uwaga, uwaga, uwaga. Kochani, zrobicie sobie ten obiad później, odgrzejecie go sobie później, jakąś zupę, jakiś kotlecik schabowy. On zdąży poczekać, bo teraz można wygrać nawet 2000 zł. Także ja bym teraz proponowała nawet żadnej kawy, herbaty sobie robić. Szybciutko biegnijcie do telewizora, dosłownie przylepcie się do tego ekranu, bo tutaj trzeba bliziutko do ekranu podejść, bo te obrazki są bardzo małe. Małe mamy telewizory, także to jest ta zagadka rozwiązywać, dlatego trzeba podejść bliziutko, jak najbliżej do ekranu telewizora i oglądać obrazek po obrazku, obrazek za obrazkiem. I zobaczycie, moi drodzy, że tę zagadkę się uda wtedy rozwiązać. Uda się na pewno. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która już te obrazki obejrzała i już dostrzegła ten jeden obrazek, który różni się od pozostałych? Kochani, jeżeli tak, to zapraszam teraz tutaj do mnie do studia. Uwaga, dyktuję numer, ale bardzo proszę, żeby wybierała numer tylko osoba, która rozwiązała tę zagadkę, żeby nie było żadnych głuchych telefonów. A i jeszcze ważna informacja, bo ta zagadka może się dzieciom podobać na przykład, ale wybierają numer tylko i wyłącznie osoby,
pełnoletnie. Dzieci mogą oczywiście podpowiadać rodzicom, może mają lepszy wzrok, wiadomo, że no lepsze dzieci mają wzrok. Nieraz właśnie dostrzegają takie szczegóły, których rodzice nie są w stanie dostrzec. To dzieci oczywiście mogą podpowiadać rodzicom, ale numer telefonu wybierają tylko właśnie osoby, które mają ukończone 18 lat. Kochani, nie wiem, co się dzieje. Daj jeszcze na moment tę zagadkę na pełny ekran i powiększ ją, dobrze? I bardzo cię proszę o 4000 zł. Ja tutaj jestem mniej ważna. Najważniejsze jest to, żeby ktoś wygrał pieniądze. Skoro szukamy eksperta, to ten ekspert niech sobie zarobi 4000 zł nawet, a zagadkę poproszę na pełen ekran, powiększ ją, bo mamy małe telewizory. Nawet ten nasz monitor teraz też jest malutki. I jak sobie wyobrażam, że teraz ktoś siedzi przy telewizorze, stara się tę zagadkę rozwiązać przy takich malutkich obrazkach, to naprawdę sobie współczuję. Powiększ te obrazki. Powiększ je. O, dobrze, tak, w ten sposób. I na moment skoncentrujmy się. Kochani, ja tutaj cały jestem. Może nie wybierajcie teraz nawet numeru. Teraz może przyjrzyjcie się po prostu tej zagadce. Może zróbmy tak, na 4 minutki niech ta zagadka zostanie powiększona. Spokojnie, ja się nie obrażę. Ja tutaj jestem naprawdę najmniej istotna. Najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej wygrało pieniądze. Przyjrzyjcie się teraz tej zagadce. Mamy 4 minuty. Kochani, uwaga. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 4. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest czas na to, żeby ktoś wygrał pieniądze. Czekamy. Kochani, ja tutaj cały czas jestem. Uwaga. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. 3,5 minuty dla... Kto wykorzysta szansę? Kochani, no trzeba wykorzystać szansę. Trzeba wykorzystać to, że ma ten sokoli wzrok. Może taka osoba przed telewizorem jest. Czekam. Uwaga. 704, 304, 304. Czekamy. Moment, reżyserka. Jeszcze mamy 2,5 minuty. Daj ludziom szansę. Jedna osoba. Kochani, no trzeba być sprytnym po prostu. Trzeba mieć sokoli wzrok. Trzeba się przyglądać tym obrazkom i na pewno się uda. Jeden za drugim. Nie ma innej możliwości, no, żeby tę zagadkę rozwiązać. Trzeba jeden obrazek za drugim obejrzeć. Obrazków wiem, że jest dużo i wiem, że może wam się kręcić już w głowie od tych obrazków, zwłaszcza, że tło jest takiego samego praktycznie koloru, co nasze tło, więc to też nie ułatwia nam rozwiązywania zagadki. 2 minuty niecałe. 704, 304, 304. 4000 nawet. Czekam. Uwaga. Minuta i kilka sekund. Kochani, ja tutaj cały czas jestem, tylko czekam na dźwięk telefonu. Jak usłyszę dźwięk telefonu, od razu wracamy do studia i od razu walczymy o 4000 z kimś. Minuta. Pamiętajcie, że nie musicie mi mówić, czym ten obrazek się różni. Podajecie mi współrzędne, literkę i cyfrę. I uwaga. No. 30 kilka sekund. Kochani, ostatnie sekundy i kończymy zagadkę. Jedna osoba.
I uwaga, ostatnie sekundy. 5, 4, 3, 2, 1. Czekamy. Cisza w studio, czekamy na zwycięzcę. Uwaga. Jedna sprytna osoba. Kto? Uwaga. 704-304-304-304. I... czekamy. Kto? No, kochani, szybciutko, kto tu wpada? Uwaga! I? Kochani, czy jest ktoś przed telewizorem, kto zobaczył ten obrazek? Sprytna osoba, jakiś ekspert. Czekamy. Jedna osoba. Moment, reżyserka, jeszcze czekamy. Jedna osoba. Uwaga. Kochani, to się musi wydarzyć teraz. Zostaw powiększoną. Zostaw powiększoną tę zagadkę. Daj ludziom wygrać te pieniądze. Daj ludziom się przyjrzeć. Jeszcze wiem, że czas się skończył. Moment. Jedna osoba. Która krówka różni się od pozostałych? Litera i cyfra. Nie musisz mi mówić, czym ten obrazek różni się od pozostałych. Tylko podajesz mi współrzędne. Kochani, 4000 nawet dla... Moment, moment, czekamy. Musi się udać. Jedna osoba. Kto? 4000 dla, uwaga, koniec zagadki. Kto wybiera numer? 704-304-304. Słuchajcie, ja powiem tak, wszystkie krówki tutaj są szczęśliwe, uśmiechnięte, a jedna troszeczkę ma inny nastrój, może tak wam podpowiem. Troszkę ma inny humor, dzisiaj wstała lewym kopytem, może tak powiem. Która? Uwaga! Która krowa dzisiaj wstała lewym kopytem? Jedna osoba, no! Czekamy! Moment, reżyserka, zobaczysz, że ktoś dostrzeże ten obraz. Uwaga, tutaj trzeba być sprytnym, na pewno trzeba na te niuansiki zwracać uwagę, ale troszkę wam podpowiedziałam, kochani, kto? Kto dostrzegł ten obrazek? Jedna osoba! Uwaga! Kochani, moment, 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 reżyserka, reżyser mówi, że nie widzą, no nie widzą, moment, ale zobaczysz, że ktoś dostrzeże, jest po 18, uda się. Jeszcze sekundkę zaczekajmy. Cisza. Poczekaj, jeszcze podyktuję numer. 704-304-304, uwaga. Czekamy. I jedna osoba. Kto? No? Kochani, kto pada?
Czekam. Jeden obrazek różni się od pozostałych. Nie musisz mi mówić czym. Bo może wy myślicie, że trzeba powiedzieć czym, a to jest taki niuansik, to jest taki detal, że jest to bardzo trudne do opisania. Literka i cyfra. Zagadka dla bardzo sprytnej osoby. Nie mam pewności, czy taka osoba jest przed telewizorem. Ale jeżeli tak, jeżeli dostrzegłeś ten obrazek, dzwoń. Nie czekaj. 704-304-304, litera, cyfra. Nie interesuje mnie, na czym ta różnica polega. Nie musisz opowiadać, jaka to jest różnica. Tylko podajesz współrzędne obrazka. Kochani, ale musimy się naprawdę pospieszyć, bo ta zagadka już jest za długo tutaj z nami. Profesor mówi, Paulina, kończymy tę zagadkę. Moment, jeszcze sekundę, jest po 18:00. Zobaczysz, że się uda tę zagadkę rozwiązać. To są 4000. Ja chcę dać komuś szansę wygrać te pieniądze. Jeszcze sekundę, uwaga. Czekam. I jedna osoba? Kto by patrzył? Ten niuansik, ten detal, tę subtelną różnicę. To nie są takie różnice widoczne gołym okiem, kochani. No to są zagadki dla ekspertów. Dlatego mówiłam, żeby brać udział w poprzedniej zagadce. To była zagadka dla każdego. Teraz jest zagadka dla bardzo niewielkiego grona osób. Tylko ekspert, tylko osoba, która ma sokoli wzrok, jest w stanie wypatrzyć ten obrazek różniący się od pozostałych. No i teraz moje kluczowe pytanie. Czy taka osoba jest dzisiaj przed telewizorem razem z nami? Uwaga! Czekamy. Dobrze, to na te 4000 ja dam 4 chwilki. Już ode mnie, już ty nie odliczaj, ja będę odliczać. 4. No nie widzą ludzie. Mówiłam, jak ktoś ma mały telewizor, to nie wypatrzy. To jest taki niuansik, ale troszkę podpowiedziałam. Słuchajcie, no. Jedna krówka jest w innym humorze. Ma inny nastrój. No może wstała lewym kopytem. No zdarza się, prawda? Która? 3, muszę dalej odliczać, nie mamy czasu. 3 chwile dla jednej sprytnej osoby. Kochani, ja już jestem przygotowana, żeby komuś oddać nawet 4000 zł. Ale to się musi wydarzyć teraz. Jedna osoba jeszcze ma 3 chwile. Ja jestem przygotowana, żeby tej osobie już te pieniądze wręczyć, żeby już o te pieniądze powalczyć z taką osobą, ale tylko przez 3 chwile. Uwaga! Czekamy. 704-304-304. Który obrazek różni się od pozostałych? Litera, cyfra. 2. Kochani, jeszcze jest szansa. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Jeszcze możesz wygrać nawet 4000. I jeszcze te pieniądze są w grze. I za chwilkę ktoś może być naprawdę bogatszy o te pieniądze. Ale musi wybrać numer w ciągu 2 chwil. Bo to jest program na żywo. Każda zagadka ma swój jakiś czas. Za 2 chwile czas tej zagadki się kończy. Kto jest przed telewizorem, kto ma rozwiązanie zagadki? Która krówka różni się od pozostałych? Kochani, nie musicie mi mówić, czym ona się różni. Podajecie mi literę i cyfrę obrazka, który różni się od pozostałych, ale macie 2 chwile, nie czekajcie, do zera będzie za późno. Jak pojawi się zero, reżyser wyświetli w tym czerwonym kółku obrazek różniący się od pozostałych. Ostatni moment, uwaga! 1 704 304 304 i... Jedna krówka jest w troszkę innym nastroju niż 49 pozostałych. Stała lewym kopytem, ma troszkę gorszy nastrój. Która? Ale to jest taki niuansik, że jeżeli macie mały telewizor, to boję się, że
macie problem z tą zagadką. Kochani, jest ostatnia chwila. Teraz musicie wybierać numer, jeżeli chcecie wpaść do studia. 704 300 4304, bo za moment 4000 zł te pieniądze stąd znikną. Ostatnia chwila. Jeszcze czekam. I... kto tu wpada? Kochani, czas się skończył. Czekam. Z kim walczę o 4000? No? I uwaga, ostatnia chwila. Kochani, mamy zero. Muszę usłyszeć telefon. Teraz, po raz ostatni wybierzmy razem numer 704 304 304. Czekam. Który obrazek różni się od pozostałych? Literka, cyfra? Uwaga. Dobrze, dajmy minutę. Proszę cię, nie pokazuj teraz rozwiązania. Daj minutę ludziom na wybranie numeru. Kochani, ale to jest czas dla tych, co widzą. To nie jest czas dla osoby, która nie widzi, która krówka różni się od pozostałych. Już czasu na szukanie nie ma. To jest czas tylko i wyłącznie przeznaczony dla osoby, która widzi ten obrazek. Kochani, zegar już ruszył i przez niecałą minutę zdążysz wybrać numer i wpaść tutaj do studia. Już nie. Jeżeli nie dostrzegłeś tego obrazka, który różni się od pozostałych, trudno. Poczekaj na kolejną zagadkę, a teraz zapraszam tę mega spostrzegawczą osobę, która dostrzegła tę krowę, która różni się od pozostałych. 40 sekund. Uwaga! Za momencik możesz być bogatszy o 4000 zł. Krowa, która ma troszkę inny nastrój niż pozostałe. Nie wiem, jest mniej szczęśliwa, może mniej po łączce sobie biegała. Kochani, no nie uśmiecha się tak ładnie. Dobra, moi drodzy, mamy 15 sekund i czekam teraz na telefon. Po raz ostatni rzutem na taśmę razem kręcimy. 704 304 304. Moi drodzy, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, czekamy. Gdzie jest mój zwycięzca? Teraz. Muszę cię usłyszeć w tym momencie, bo kończymy tę zagadkę. Jedna osoba. 4000 nawet dla... Uwaga! Co się dzieje? Co? Ajajaj. Moment, uda się, zobaczysz. Jedna osoba. A, że koniec programu. Kochani, szybciutko, mamy koniec programu, czyli doskonale wiecie, że zostało nam dosłownie kilka chwilek i ten program kończymy. Także nie mamy już czasu na kolejne zagadki. Jeżeli jest jedna sprytna osoba przed telewizorem, która znalazła obrazek różniący się od pozostałych, to teraz musi wybrać... Uwaga! 704, 304, 304. Czekamy. 4000 nawet. Za obrazek różniący się od pozostałych. Litera, cyfra. Kto? Kochani, jeżeli nie znaleźliście, to już nie szukajcie. Jutro też jest program, też zaczynamy o godzinie 15:45, także będą nowe zagadki i będzie nowy budżet. No teraz jeszcze mam 4000 zł do oddania i komuś te 4000 zł mam nadzieję, że za chwilkę oddam. Może komuś, kto wybiera numer. Jedna osoba. Czekamy. Kochani, uwaga, 4000. Dobrze, dobrze, dobrze. Marcin, teraz ostatni, podyktuję numer i zobaczysz, że ktoś tutaj do studia wpadnie. Wiem, że nie mamy czasu, wiem, ale daj ludziom szansę. To są 4000. Naprawdę to są duże pieniądze. To nie jest 400 zł. Uwaga, kochani, dyktuję numer i kto wybiera ze mną? 704, 304, 304. Uwaga, czekam. Tylko bardzo proszę, żeby wybierały numer tylko i wyłącznie osoby przygotowane. Te, które znalazły ten obrazek różniący się od pozostałych. Teraz.
Czekam. Literka, cyfra. Moment. Zanim wyświetlisz rozwiązanie, daj mi trzy chwile. Ja już odliczę. Trzy. Dwa. Już nie szukajcie, nie ma czasu już na poszukiwania. Dwie chwile ostatnie. Jeden. No, kochani, który obrazek różni się od pozostałych? Kto mi wie, literka, cyfra? Kończymy program. Kto tu wpada? Teraz jedna osoba? Kochani? Nie mamy czasu? Literka, cyfra? Słuchaj, nie strasz mnie, że wyświetlasz rozwiązanie, tylko pokaż ludziom, ile mamy czasu do definitywnego końca programu. Czy zdąży ktoś wybrać numer? Kochani, od razu mówię, że to nie jest na pewno czas na szukanie tego obrazka. Jeżeli ktoś nie znalazł, trudno, ale mamy 55 sekund dla osoby, która znalazła obrazek różniący się od pozostałych, żeby wybrała numer i wpadła tutaj do mnie do studia. Uda się. 50 sekund. Po raz ostatni wykręć tych kilka cyfr. Nieraz ten numer trzeba wybrać ponownie, zwłaszcza jak jest tak trudna zagadka, jak na przykład właśnie ta dzisiaj. Kochani, czekam. 704-304-304. 30 sekund. Uwaga. Literka, cyfra. Obraz różniący się od pozostałych. To? Zdążysz tutaj wpaść. 20 sekund. Kochani, kto wybiera numer? Bądź przygotowany, żebyś od razu powiedział literkę i cyfrę. Za moment usłyszysz mój głos w słuchawce telefonu. Ja ciebie tutaj na antenie. Od razu mów literkę i cyfrę obrazka różniącego się od pozostałych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kochani, uwaga, czekam. Nie wyświetla jeszcze rozwiązania. Moment, jedna osoba, ale teraz. I? Kochani? Kto? Teraz muszę usłyszeć odpowiedź. Może rzutem na taśmę po raz ostatni wybierzmy razem ten numer. Jeżeli jest jedna, dwie, trzy osoby, które wypatrzyły tę jedną smutną krówkę różniącą się od pozostałych, teraz muszą wybrać numer razem ze mną. Uda się. Ostatni raz dyktuję. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Uwaga. I. Czekamy? Kochani, jeszcze nie, kochani. Uwaga! Nie pokazuj jeszcze, nie pokazuj rozwiązania. Wiesz, że często ludzie czekają do tej ostatniej sekundy. Literka, cyfra? Uwaga! Kochani, jestem gotowa, żeby wręczyć komuś 4000 nawet. I za moment ktoś może być bogatszy o te pieniądze. No chyba, że się nie uda i za moment będę musiała się z wami pożegnać, bo już reżyser na mnie krzyczy, Paulina. Żegnaj się z ludźmi. Zdążę. Kochani, zapraszam was od razu bardzo, bardzo gorąco na jutrzejsze wydanie naszego programu. Tradycyjnie widzimy się o godzinie 15:45. Czy jest przed telewizorem jedna sprytna osoba, która jeszcze chce zawalczyć w dzisiejszym wydaniu o 4000? Kto widzi obrazek różniący się od pozostałych? 3, 2, 1 i uwaga, kończymy program.
No, kochani? ...704-304-304 po raz ostatni. Moment, reżyserka, jeszcze czekamy. Cisza. Kochani, 4000? Dobrze, muszę kończyć program. Naprawdę mam się z wami pożegnać? Naprawdę nikt nie wie, który obrazek różni się od pozostałych? Reżyserka, poproszę o sekundę jeszcze. Zobaczysz, że się uda. Uwaga! Teraz! Czekamy. Jeszcze zdążysz, jeżeli teraz wybierasz numer. Halo? Ja witam. No witam. Która słówka ma zły nastrój? C2. Brawa, brawa, brawa. Wygrał pan nagrodę gwarantowaną. Mam nadzieję, że pan ma teraz dobry nastrój. I może pan mieć jeszcze lepszy, bo gramy teraz o bonus. Mam dla pana 5 pytań i mamy 30 sekund. Czy jest pan gotowy? Nie, bo mi krew z nosa leci. Jejku, co się panu stało? Szczęścia z emocji nadmiaru? A, na pewno. No dobra, czytamy. Dobra, muszę czytać pytania. Stolicą którego kraju jest Belgrad? Ojej, nie wiem. Na S. Jest tam pan? Halo? Jeszcze 8 sekund, no dobrze. Chyba muszę już odpowiedzieć. Serbii oczywiście. Jejku, no mam nadzieję, że z panem wszystko w porządku w takim razie, że jutro usłyszę w programie o 15.45. Spokojnie.